Transmisję oglądają Państwo dzięki miastu Rybnik. Wspieramy rybnicki sport. Relacje oglądają Państwo dzięki firmie Autopokrowce EU z Pruszcza Gdańskiego. Autopokrowce EU. Luksusowe wnętrze uszyte na miarę. Pomagamy zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Autopokrowce EU to czyste i zadbane auto. Dwóch zawodników reprezentujących Speedway Wawrów, no i reprezentant ekipy KS Toruń. Jeden punkt na swoim koncie z tego grona. Jacek Pfeiffer mógł cieszyć się ze zwycięstwa biegowego w poprzedniej serii startów. No i zobaczymy, jak zaprezentuje się w kolejnej gonitwie. Czekamy na zawodnika w kasku żółtym, na Wojciecha Pfeiffera. Może przydałaby się jakaś pomoc dla tego dziennego mniejszożowca, który ma kłopoty z motocyklem, może go nieco... A, wygląda na to, że wszystko dobrze. Jacek Pfeiffer. Za chwilę podjeżdża już pod taśmę, a więc miejmy nadzieję, że za chwilę Jacek Pfeiffer w kasku niebieskim, na między nimi rozpocznie się ten ciekawie zapowiadający bieg z trzyosobową obsadą. No, wydaje się, że faworytem zawodnik w kasku niebieskim, Jacek Pfeiffer, bo on wygrał swój poprzedni bieg. No, ale w złej godzinie, to powiedziałem. Wydawało się, że zanotował defekt na starcie, ale jedzie dalej. No, ale ma już tak dużą przewagę, że ciężko będzie mu tutaj powalczyć o coś więcej niż jeden punkt. No, chyba że jego koledzy, którzy jadą z przodu, popełnią jakiś błąd. Można powiedzieć, że w bardzo złej godzinie powiedziałem o tym, że Jacek Pfeiffer jest faworytem tego biegu. Chyba jakieś tam problemy sprzętowe tego zawodnika sprawiły, że no nie liczy się w tym momencie w walce o pierwsze miejsce, ale jeszcze może powalczyć o drugą lokatę, bo zbliżył się do Borysa Kopcia-Sobczyńskiego. Jest już coraz bliżej. Czy starczy czasu, aby jeszcze spróbować go wyprzedzić? Siedzi mu na kole, można powiedzieć. Zawodnik w kasku niebieskim. Jeszcze jedna próba, ale nie da rady. O długość motocykla lepszy Borys Kopeć-Sobczyński, który zapisuje sobie na swoje konto 2 oczka. No, myślę, że może być zły Jacek Pfeiffer, chociaż z drugiej strony powinien się cieszyć, że dojechał do mety, bo w pierwszej chwili wydawało się, że to będzie defekt na starcie, jednak jego maszyna odpaliła. No, ma szczęście, że jechał akurat w trzyosobowej obsadzie, bo gdyby tutaj jeszcze jeden zawodnik wystartował, no to niewykluczone, że przedstawiciel ekipy Speedway Wawrów nie zdobyłby nawet jednego punktu. 3 punkty natomiast zdobywa Wojciech Pfeiffer. Jeszcze raz zobaczymy ten bieg w powtórce. Najlepiej wystartował z tego 4. pola Pfeiffer. No i wydawało się, że drugie miejsce pewnie do mety dowiezie Borys Kopeć-Sobczyński, ale brawa za ambicje dla Jacka Pfeiffera, bowiem mimo sporej straty już na samym starcie zdołał dogonić swojego adwersarza i niewiele zabrakło, a nawet mógł go wyprzedzić. Był taki moment na tym ostatnim okrążeniu, gdzie już wydawało się, że może tak się stać, tak się jednak nie stało. No i przed nami wyścig numer 7 w trzyosobowej obsadzie. Kacper Makowski, Sebastian Borszcz i Wiktor Przyjemski. No, ciekawa rywalizacja pomiędzy Przyjemskim i Makowskim. Obaj mają po 3 punkty na swoim koncie, ale ten moment startowy należał do Borszcza, który teraz stoczył ostry bój z Przyjemskim. Przegrał ten pojedynek, jest w tym momencie na drugim miejscu. Sebastian Borszcz, który, jak pamiętamy, zanotował poważny upadek w swoim pierwszym starcie. Teraz jedzie po swoje pierwsze punkty w tych zawodach. Wszystko wskazuje na to, że będą to 2 oczka daleko z tyłu. W tym momencie nie liczący się w stawce Kacper Makowski, który wygrał swój poprzedni bieg. No ale teraz dowiezie tylko 1 oczko, a po swoją 2. trójkę jedzie Wiktor Przyjemski. Będzie miał po 2 seriach startów komplet punktów. Wygrał ten pojedynek tuż po starcie z Sebastianem Borszczem. Jestem ciekaw tej powtórki, bo tam naprawdę było w pewnym momencie ciasto na wyjściu z tego pierwszego łuku. No ale Przyjemski, reprezentujący BTŻ Polonia Bydgoszcz, nie dał się, uciekł swojemu rywalowi.
mogą też cieszyć punkty Sebastiana Borszcza, bo to oznacza, że ten zawodnik jest faktycznie cały i zdrowy i może śmiało rywalizować ze swoimi rówieśnikami w tych zawodach. Dla tych z Państwa, którzy nie oglądają naszej relacji od początku, no to przypomnę, że Sebastian Borszcz w swoim pierwszym biegu zanotował naprawdę poważny upadek. Długo nie podnosił się z toru i wydawało się, że może już w tych zawodach nie wystąpić, ale jedzie i zdobył w tym biegu dwa oczka. Jeszcze raz powtórka. Przyjemski założył swojego rywala, no i tutaj było właśnie niebezpiecznie. Ale reprezentant Polonii Bydgoszcz uciekł do przodu, no i zapisał na swoim koncie drugą trójkę. Czyżby faworyt do zwycięstwa w tych zawodach? No, przekonamy się, to dopiero druga seria startów, a tę drugą serię startów będzie kończył bieg ósmy, którym wystąpią w kasku czerwonym Bartosz Tyburski, w kasku niebieskim Paweł Trześniewski, w kasku białym Mateusz Łopuski i w kasku żółtym Kacper Teska, więc jeden z tych biegów, który odbędzie się w pełnej obsadzie. Więc po cichu liczymy, że to będą naprawdę bardzo duże emocje. Żaden z tych zawodników w swojej pierwszej serii nie wygrał biegu. Tyburski i Łopuski, a także Teska po dwa oczka, jedno oczko Trześniewskiego. No i też taka rywalizacja dwóch zawodników z gdańskiego Wybrzeża. Zobaczymy. To tutaj okaże się najlepszy, najbliżej krawężnika w kasku czerwonym Tyburski. Drugie miejsce w tym momencie dla Trześniewskiego. Zawodnicy w tym momencie jadą gęsiego. No po cichu liczyłem, że w tym biegu będą emocje, bo to jest jeden z tych wyścigów, który toczy się w pełnej czteroosobowej obsadzie, więc liczyłem, że chociaż na tym pierwszym okrążeniu będzie ciekawie. Tak się jednak póki co nie dzieje. Jazda gęsiego zdecydowanie na prowadzeniu. Pewnie po trzy punkty zmierza Bartosz Tyburski z gdańskiego Wybrzeża. Na drugim miejscu teraz wydaje mi się, że zbliżył się trochę do niego Paweł Trześniewski. No ale Tyburski kontroluje tutaj przebieg wydarzeń. No i on zapisuje trzy oczka na swoim koncie. Dwa punkty dla Pawła Trześniewskiego, jedno oczko dla Mateusza Łopuskiego, no i stawkę zamknął w tym biegu Kacper Teska. Zwycięzca tego biegu Bartosz Tyburski na Państwa ekranach. On może być zadowolony ze swojego, ze swojej postawy. Po dwóch seriach startów myślę, że będzie w tej czołówce. To jeszcze potwierdzenie tego, co miało miejsce w biegu numer 8. Na drugim miejscu z dwoma punktami Paweł Trześniewski. Trzy punkty Tyburski, dwa Trześniewski, jeden Łopuski, bez oczek Kacper Teska. No i cztery punkty w tej chwili winią na koncie Kacpra Makowskiego, który zwyciężył się w swoim pierwszym startie rozgrywanym w osobowej obsadzie, a teraz był trzeci. Zdecydowanie do niego należał moment startowy. On wykorzystał pierwsze pole w 100%, wypchnął swojego rywala na szeroką. No i pewnie pojechał do mety po trzy oczka. No, w dalszej fazie rywalizacji w tej ósmej gonitwie nie działo się już zbyt wiele. Po cichu liczyłem. Tutaj jeszcze widzimy, że no, lekki błąd popełnił na tym już ostatnim okrążeniu Bartosz Tyburski, no ale na jego szczęście bez konsekwencji. On teraz na Państwa ekranach może być w pełni zadowolony ze swojego występu. Zobaczymy, jak będzie się spisywał w dalszej fazie rywalizacji. Niedługo powinniśmy także zobaczyć tablicę z punktacją poszczególnych zawodników. Zobaczymy, kto... Zobaczymy, kto jest na pierwszym miejscu, ale to za krótką chwilę. Wracamy do Rybnika. Relacje oglądają Państwo dzięki firmie Autopokrowce EU z Pruszcza Gdańskiego. Autopokrowce EU. Luksusowe wnętrze uszyte na miarę. Pomagamy zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Autopokrowce EU to czyste i zadbane auto. Transmisje oglądają Państwo dzięki miastu Rybnik. Wspieramy rybnicki sport.
Ponownie wracamy do Rybnika. 8 biegów za nami w pierwszej rundzie indywidualnych mistrzostw Polski na mini żużlu w klasie 80-125 centymetrów sześciennych. No i mamy tabelę biegów. Dwóch zawodników z kompletem punktów. Krzysztof Lewandowski oraz Wiktor Przyjemski. Oni jak na razie niepokonani, a więc już można zacierać ręce na bezpośredni pojedynek. Po 5 punktów Bartosz Tyburski i Wojciech Pfeiffer. Oni także w ścisłej czołówce. Jacek Pfeiffer i Kacper Makowski. 4 oczka. No i dalej z 3 punktami Trześniewski, Kopeć Sobczyński, Mateusz Łopuski. 2 punkty Dawid Pieszczyński. On na miejscu 10 w tym momencie. Podobnie z 2 punktami Kacper Teska. No i Sebastian Borszcz. To jest ta pierwsza dwunastka, no bo 4 zawodników, o tym trzeba cały czas przypominać, nie dojechało dzisiaj do Rybnika na te zawody, stąd tylko 12 zawodników oglądamy na tym mini żużlowym owalu. No ciekawie zapowiadają się kolejne biegi. Jeszcze raz przypomnę, że najlepsza 8 tych zawodów wystąpi jeszcze w takim mini turnieju pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego, inicjatora mini żużla tutaj w Rybniku. Między innymi dzięki jego staraniom powstał ten tor, na którym teraz możemy oglądać się dzisiejsze zawody. No i by uczcić jego pamięć, czoła 8 tych zawodów pojawi się w takim 3-biegowym mini turnieju. No ale do tego jeszcze daleka droga. Za chwilę wyścig numer 9. Trwa jeszcze równanie toru. Ja patrzę w program, kto zaprezentuje się przed rybnicką publicznością w tej 9 gonitwie, która zainauguruje 3 serię startów. Według rozpiski powinien to być Wojciech Pfeiffer, także Kacper Teska, Dawid Pieszczyński i no i chyba właśnie to będzie 3-osobowa obsada, o ile się nie mylę, jeżeli tutaj nie ma błędu w programie. Niestety wiele biegów w trakcie dzisiejszych zawodów będzie właśnie toczonych w niepełnym składzie 2-3-osobowym. Na pewno szkoda, ale z drugiej strony tutaj rywalizacja jest niekoniecznie najważniejsza. O tym też trzeba często przypominać. Mamy do czynienia z bardzo młodymi ludźmi. To są zawody mini żużlowe. Ci zawodnicy mają się dopiero szkolić, wyciągać wnioski. To jest ten moment, żeby popełniać błędy, żeby potem już w tym dorosłym żużlu te błędy eliminować. Więc jeżeli tutaj dochodzi do jakichś błędów, do upadków, oczywiście oby jak najmniej takich sytuacji, chociaż już dzisiaj jeden upadek groźny miał miejsce w biegu numer 2. W zasadzie były to 2 upadki. Na szczęście bez konsekwencji. No ale zawody takiej rangi, są to oczywiście indywidualne mistrzostwa Polski, wywołują na pewno dodatkowy stres u zawodników, no ale po to oni w parku maszyn mają swoich opiekunów, tak jak chociażby ten doświadczony pan, którego chyba przedstawiać się nie trzeba na państwa ekranach, Jan Zombik, legenda, no śmiało można powiedzieć legenda polskiego żużla, na pewno toruńskiego, wychował wielu świetnych zawodników, no i teraz nadal pracuje, aby kolejne pokolenie toruńskich żużlowców i nie tylko toruńskich żużlowców mogło startować w tym dorosłym speedwayu. Panu Janowi naprawdę należy się wielki, wielki, wielki szacunek za to, co robi, za to, że cały czas ma chęć, aby i ma pasję, aby nadal pracować wśród tych najmłodszych. Na pewno nie jest to łatwe. O wiele przyjemniej pracuje się z mistrzami świata w rozgrywkach chociażby PGA Ekstraligi. Wielu menadżerów może o tym powiedzieć, chociaż tam presja jest zdecydowanie większa, no ale trener Jan Zombik jakiś czas temu postanowił zrezygnować z funkcji pierwszego trenera, no bo pamiętamy go chociażby z pracy w zespole toruńskim przez wiele lat. To on był przecież trenerem pierwszego zespołu występującego w Ekstralidze, no ale od już dłuższego czasu ten doświadczony szkoleniowiec skupia się wyłącznie na pracy z młodzieżą. No i te owoce są widoczne w każdym roku, bo spod jego skrzydeł naprawdę wyrasta wielu świetnych żużlowców. Zobaczymy, czy w najbliższej przyszłości także kolejni torunianie zrobią furorę
chociażby na miarę Pawła Przedpełskiego, który w tym momencie jest taką największą nadzieją toruńskiego Speedwaya. Jan Ząbik jeszcze raz na Państwa ekranach. Dzisiaj ekipę z Torunia reprezentuje dwóch zawodników, to Borys Kopeć-Sobczyński oraz Kacper Makowski. Tą dwójką opiekuje się trener Ząbik. No, znając trenera Ząbika, myślę, że on tutaj jest ostatnią osobą w parku maszyn, która wywoływałaby jakąkolwiek presję na swoich zawodnikach. I to już nawet nie chodzi o tych najmłodszych, ale nawet gdyby to byli nieco starsi, nie mówiąc o seniorach, no to jest to taka osobowość, że on tutaj do wszystkiego podchodzi na spokojnie, z pokorą, wykonuje swoją pracę i oby jak najwięcej takich postaci w polskim i nie tylko w polskim żużlu, bo wiem, że szkoleniem młodzieży, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu, to jest no bardzo newralgiczny temat. Myślę, że na niejedną dyskusję wielu ekspertów mogłoby się wypowiedzieć, jak wygląda szkolenie młodzieży w naszym kraju. W niektórych ośrodkach jest ono naprawdę bardzo, bardzo fajne i na takim wysokim poziomie, no ale niestety są też miasta, gdzie ten speedway jest, no ale ze szkoleniem młodzieży jest już o wiele, wiele gorzej. Tutaj w Rybniku, gdzie się znajdujemy, gdzie trwa relacja ze szkoleniem, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Rozmawialiśmy z Antonim Skupieniem przed zawodami. On chwali swoich zawodników. Jest szeroka kadra. Takim najlepszym przykładem, jeśli chodzi o ostatnie lata, no to na pewno Kacper Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny. Także Bartosz Zmarzlik, Krystian Pieszczek, no to są nazwiska, które przedstawiać chyba kibicom żużla nie trzeba, zwłaszcza Bartosz Zmarzlik, już medalista Mistrzostw Świata Seniorów, a przecież jeszcze ci nieco starsi kibice pamiętają go właśnie z tych zawodów, chociażby na mini żużlu, więc no to jest też, to świadczy o tym, że warto szkolić. Wiele klubów niestety idzie na łatwiznę i woli podkupować zawodników z innych ośrodków, oby ten proceder jak najszybciej się skończył, bo to będzie pozytywne dla naszego polskiego żużla, jeżeli każdy klub skupi się na szkoleniu, a wówczas nie będzie takiej sytuacji jak chociażby w dzisiejszych zawodach, że mamy okrojoną stawkę, chociaż oczywiście nie mamy informacji, jaki jest powód, dlaczego ta czwórka zawodników, która dzisiaj nie dojechała do Rybnika, dlaczego nie startuje. Być może dowiemy się o tym już po zakończeniu zawodów. Z tego tytułu właśnie tylko 12 zawodników w programie. No ale liczymy, że mimo, że tak stawka zawodów jest okrojona, no to jednak tych emocji w dalszej fazie rywalizacji nie zabraknie. No jeszcze 3 serie startów, a więc tutaj jeszcze naprawdę wszystko się może zdarzyć. Oglądaliśmy już tabelę z wynikami. 2 zawodników z kompletem punktów. Ale ponieważ wszyscy zawodnicy jeszcze 3-krotnie pojawią się na torze, więc ta tablica wyników jeszcze nie jest do końca wymierna. Cały czas trwa równanie toru. W tej chwili na torze znajduje się polewaczka, naprawdę piękna pogoda. Ten tor bardzo szybko schnie ze względu na to, że no, temperatura myślę, że oscyluje wokół 25 stopni Celsjusza, więc nie ma co się dziwić, że tutaj to równanie toru troszeczkę się przedłuża, że przede wszystkim polewaczka tutaj musi co chwila zraszać nawierzchnię toru w Rybniku. Miejmy nadzieję, że za chwilę zawodnicy wyjadą do kolejnego wyścigu. Pogoda naprawdę jest znakomita, sprzyja tym zawodom. To także ważne w przypadku tych najmłodszych uczestników, aby tutaj ten tor był bezpieczny.
wiemy, jak dba się o bezpieczeństwo zawodników w rozgrywkach ligowych, czy to w PG Ekstralidze, czy w najpierwszej lidze, czy w drugiej lidze żużlowej. Tym bardziej o bezpieczeństwo tych najmłodszych trzeba dbać tutaj na zawodach mini żużlowych. To jest najważniejsze, o tym trzeba cały czas mówić, to trzeba podkreślać, że tutaj wynik nie zawsze jest najważniejszy, mimo że to jest ranga Mistrzostw Polski, pierwsza runda z 11 zaplanowana w tym sezonie. Ale zawodnicy dopiero wchodzą w sezon. I najważniejsze, żeby po prostu jak najszybciej zaaklimatyzowali się, zaadaptowali w tym 2018 roku. Trzech zawodników już na torze, trzyosobowa obsada, o ile się nie mylę, w tym biegu numer 9 w trzeciej serii startów. W kasku czerwonym Wojciech Pfeiffer. W kasku niebieskim Kacper Teska i w kasku białym Dawid Piestrzyński. Tak wygląda ta niepełna obsada biegu numer 9. Wojciech Pfeiffer jak na razie 5 punktów na swoim koncie, a więc on tutaj siłą rzeczy wyrasta na faworyta w tym biegu. No widzimy, jakie warunki fizyczne ma ten zawodnik. No wygląda jak senior. Myślę, że ci z Państwa, którzy nie wiedzieliby, że to jest wciąż mini żużlowiec, mogliby pomyśleć, że to jakiś senior tutaj założył Kevlar i startuje w kasku czerwonym, bo naprawdę jego warunki fizyczne niesamowite, ale to nie przeszkadza mu w kapitalnym wystartowaniu w tym biegu 9. Znakomicie wystrzelił spod taśmy, no i on mknie po kolejne 3 punkty w tych zawodach. Wojciech Pfeiffer ze Speedway Wawrów na miejscu drugim w kasku niebieskim. Jego kolega z drużyny, także ze Speedway Wawrów, Kacper Teska. No a jeden punkt w tym momencie wjedzie do mety Dawid Piestrzyński, reprezentant gospodarza, więc Rybek Rybnik. Kolejny bieg, w którym póki co nie dzieje się zbyt wiele, chociaż być może za chwilę to się zmieni, bo Piestrzyński jakby zbliżał się do Kacpra Teski. No i czy wyprzedzi? Nie, chyba jednak nie da rady, a więc jeden punkt zapisujemy na konto Dawida Piestrzyńskiego. 2 punkty to Kacper Teska. No a triumfatorem biegu drugi raz w dzisiejszych zawodach Wojciech Pfeiffer. Mimo młodego wieku już bardzo wysoki zawodnik. No ale te warunki fizyczne nie przeszkadzają mu w jeździe. No i na swoim koncie ma już 8 punktów. Zobaczymy w powtórce, jak znakomicie wystrzelił spod taśmy. Wykorzystał atut pierwszego pola. No na pewno jest bardzo trudno temu zawodnikowi na takim małym motocyklu złożyć się na łuku. Mogą Państwo to teraz zauważyć, że no śmiało ten zawodnik mógłby już startować na dorosłej 500-ce. I ścigać się w dorosłym żużlu, jeśli oczywiście mówimy o gabarytach. Zobaczymy, jak w dalszej fazie zawodów spisze się ten zawodnik. No a my już jesteśmy w biegu numer 10. I czteroosobowa obsada. Mateusz Łopuski w kasku czerwonym najbliżej krawężnika. Dalej w kasku niebieskim Krzysztof Lewandowski, Kacper Makowski w kasku białym i najbliżej bandy w kasku żółtym Borys Kopeć-Sobczyński. Nie ma zbyt wielu biegów w tym turnieju w czteroosobowej obsadzie. No a jeden z nich właśnie w tym momencie, oj chyba tam lotny start zawodnika w kasku czerwonym i tak podziela moją opinię arbiter tego spotkania, Jerzy Najwer, doświadczony sędzia, wielokrotnie no, miał okazję prowadzić najważniejsze wydarzenia żużlowe w naszym kraju i nie tylko, więc nie dał się tutaj nabrać na ten kradziony start
zawodnika w kasku czerwonym. Jeszcze raz zobaczymy w powtórce, jak zawodnik w kasku czerwonym zdecydowanie tutaj zbyt wcześnie puścił sprzęgło Mateusz Łopucki z GK Rzet Wybrzeże Gdańsk. O długość motocykla już na samym starcie wyprzedził swoich rywali. Było to na tyle widoczne, że sędzia Najwer, który ma swoje stanowisko nieopodal, zauważył to. No i ostrzeżenie dla Łopuskiego, który musi się teraz pilnować. A więc powtórka biegu numer 10. Łopuski, Lewandowski, Makowski i Sobczyński. I znowu Łopuski, tym razem nie musiał wcześniej puszczać sprzęgła, aby wygrać ten start. On wysforował się na prowadzenie na miejscu drugim. Oj, 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 oj. Ależ teraz pojechał odważnie na pograniczu, tak naprawdę faulu, na pograniczu upadku Krzysztof Lewandowski, ale sędzia Jerzy Najwer nie zdecydował się przerwać tego biegu. Chociaż tam wszyscy zawodnicy w pewnym momencie jakby zamknęli gaz, bo naprawdę to była bardzo groźna sytuacja. Myślę, że w powtórce będziemy mogli sobie to jeszcze raz przeanalizować. Póki co na prowadzeniu Krzysztof Lewandowski, na miejscu drugim w kasku żółtym Borys Kopeć-Sobczyński. No i na miejscu trzecim ten, który wydawało się, że pomknie po 3 punkty. Ciekawe, czy będzie miał pretensje do swojego rywala. Chyba nie. No, tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że to jeszcze nie jest ten etap wieku tych zawodników, żeby mogli mieć do siebie jakieś pretensje. Gdyby to było w seniorach, nie zdziwiłbym się, gdyby jeden do drugiego miał tam jakieś uwagi, bo naprawdę tam było ostro. Zobaczymy to sobie w powtórce, ale póki co tabela z wynikami tego 10 biegu. Krzysztof Lewandowski 3 punkty, Borys Kopeć-Sobczyński 2, Mateusz Opuski 1. No i czekamy z niecierpliwością na powtórkę tej gonitwy, co tam się działo na tej prostej startowej. Widzimy tutaj na prowadzeniu nie zagrożenie, jechał przez krótką chwilę Łopuski, no i tutaj odbił się od tej drewnianej bandy, naprawdę ciężko powiedzieć, czy to był zamierzony atak, czy może po prostu przypadek sprawił, że Lewandowski znalazł się przed swoim rywalem. Nie zmienia to faktu, że może zapisać tym bardzo odważnym atakiem, no i niebezpiecznym, 3 oczka Krzysztof Lewandowski. Jeżeli sam zobaczy sobie powtórkę tego biegu już po zawodach, no to myślę, że sam będzie mógł się złapać za głowę oraz jego opiekun Jacek Woźniak. Bo było naprawdę bardzo blisko kraksy. Bieg numer 11. Trześniewski i Wiktor Przyjemski, a więc dwuosobowa obsada. W tym biegu numer 11. Jak na razie na prowadzeniu zawodnik z numerem 8 na kewlarze, ale jadą bardzo blisko. No można powiedzieć, że prawie jak jazda parowa, chociaż tutaj turniej indywidualny liczą się. Każde oczko liczy się tutaj na wagę zwycięstwa. No i wyprzedził swojego przeciwnika, jadący w kasku białym Wiktor Przyjemski z Polonii Bydgoszcz. Ale tuż za jego plecami jeszcze nie rezygnuje Paweł Trześniewski z miejscowych Rybek Rybnik, ale wydaje się, że chyba już nie będzie w stanie wyprzedzić swojego kolegi. No i Wiktor Przyjemski na dystansie minął swojego rywala, no i zapisuje w tej dwuosobowej obsadzie w biegu 11 3 punkty, a więc on na pewno umocni się w klasyfikacji punktowej, no ale 2 punkty, też zdobył cenne 2 punkty Paweł Trześniewski w tym 11 biegu. No i myślę, że biorąc pod uwagę, że to był bieg z dwuosobową obsadą, to działo się naprawdę ciekawe, było naprawdę ciekawie. Zawodnicy jechali w kontakcie, blisko siebie, doszło do jednej mijanki, więc to jest dowód na to, że nie zawsze trzeba jechać w czteroosobowej obsadzie, żeby były emocje. Czasami wystarczy dwóch zawodników pod taśmą, aby
Naprawdę coś się działo. Jeszcze raz widzimy powtórkę. No w pewnym momencie to wyglądało faktycznie tak, jakby oni jechali parą. Dopiero potem na dystansie lepszy okazał się Wiktor Przyjemski, który minął swojego rywala i dowiózł do mety 3 punkty w biegu numer 11. No a za chwilę bieg kończący trzecią serię startów, wyścig 12. Patrzę w program, aby dowiedzieć się, czy także w okrojonym składzie. Chyba tak, bo tylko 3 zawodników, o ile się nie mylę, wyjechało na tor. Brakuje zawodnika z numerem 13 na pierwszym polu, a więc ono będzie wolne. W kasku niebieskim zaprezentuje się natomiast Bartosz Tyburski, w kasku białym Jacek Pfeiffer i w kasku żółtym Sebastian Borszcz. Taśma w górę, kto najlepiej ze startu? Jacek Pfeiffer, chyba jakiś tam problem z maszyną ma Bartosz Tyburski. Defekt tuszę po starcie, będzie musiał zjechać z toru, a więc mieliśmy 3-osobową obsadę, a tak naprawdę to we dwójkę ścigają się w tym momencie zawodnicy w tej gonitwie, która kończy trzecią serię startów. Na prowadzeniu Jacek Pfeiffer, a w kasku żółtym Sebastian Borszcz jedzie po swoją drugą dwójkę w tych zawodach. W swoim pierwszym starcie upadł na tor. No ale dwa kolejne biegi to w sumie 4 punkty. No myślę, że sam zainteresowany może trochę ubolewać nad faktem, że doszło do upadku w jego pierwszym wyścigu, bo mógłby tych punktów mieć więcej i w tej klasyfikacji punktowej zdecydowanie znajdować się wyżej. Jacek Pfeiffer to zwycięzca biegu 12, kończącego trzecią serię startów. Kolejny zawodnik, jak mogliśmy zauważyć, który naprawdę ma ciekawe warunki fizyczne, jak na żużel. A przecież to są na tyle młodzi ludzie, którzy jeszcze rosną, a więc mogą być jeszcze wyżsi. No ale są zawodnicy, którym nie przeszkadza wzrost. I takim zawodnikiem wydaje się być Jacek Pfeiffer, który dowozi 3 punkty do linii mety. Defekt praktycznie tuż po starcie zanotował Bartosz Tyburski. Oglądamy powtórkę wyścigu numer 12. Przed nami jeszcze 2 serie startów, w którym rozstrzygną się losy tego, kto wygra pierwszą rundę indywidualnych Mistrzostw Polski na mini żużlu na torze w Rybniku. A do Rybnika wrócimy za kilka chwil, czas na chwilę reklam. Relacje oglądają Państwo dzięki firmie Autopokrowce EU z Pruszcza Gdańskiego. Autopokrowce EU. Luksusowe wnętrze uszyte na miarę. Pomagamy zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Autopokrowce EU to czyste i zadbane auto. Transmisje oglądają Państwo dzięki miastu Rybnik. Wspieramy rybnicki sport.
I kolejny raz wracamy na tor mini żużlowy w Rybniku, gdzie toczy się pierwsza runda indywidualnych mistrzostw Polski na mini żużlu, tabela biegów. No i widzimy dominacja dwóch zawodników, Krzysztof Lewandowski i Wiktor Przyjemski, komplet 9 punktów. Oni wyrastają tutaj do faworytów, do pierwszego miejsca. Cały czas czekamy na bezpośredni pojedynek tych zawodników. Tuż za tą dwójką Wojciech Pfeiffer z 8 punktami, 7 punktów Jacek Pfeiffer. To jest ta ścisła czołówka. No a dalej z 5 punktami trzech zawodników to Tyburski, Trześniewski i Kopeć-Sobczyński. Po 4 punkty mają Makowski, Teska i Borszcz. No i dwie ostatnie lokaty zajmują Mateusz Łopuski z 4 oczkami i Dawid Piestrzyński. 3 punkty. Z dziennikarskiego obowiązku dodam, że 4 zawodników nie dotarło dzisiaj na zawody w Rybniku. Ci z Państwa, którzy śledzą naszą relację na Submar TV, od początku wiedzą, że tylko 12 zawodników dzisiaj może zaprezentować się przed rybnicką publicznością. Czwórka z tej szesnastki, planowanej szesnastki, niestety nie dojechała. Stąd wiele wyścigów, tak naprawdę lwia część tych gonitw, które oglądamy, toczy się w niepełnej obsadzie, ale nie zawsze ta pełna obsada musi przynosić największe emocje. Mieliśmy już parokrotnie w trakcie naszej relacji dzisiaj z Rybnika taką sytuację, gdzie zawodnicy jechali w 2-3-osobowym składzie i naprawdę działo się więcej niż wtedy, kiedy pod taśmą startowało 4 zawodników. Trwa równanie toru. No ten gorąc daje się we znaki. Myślę, że tutaj wielu i kibicom, ale przede wszystkim zawodnikom, no i też nawierzchnia toru też na pewno cierpi w cudzysłowie z tego powodu, że tutaj słońce dosyć mocno praży. No dla tych kibiców, którzy tutaj mają w planach ewentualnie długi weekend, majówkę, no to oczywiście to jest dobra informacja, ale sami zawodnicy no nie są zwolennikami takiej aury. Nie od dziś wiadomo, że żużlowcy, ci mniej i bardziej doświadczeni, wolą, kiedy ta pogoda jest nieco chłodniejsza. No i ci najmłodsi, ci najmniej doświadczeni, których dzisiaj obserwujemy w akcji, ci mini żużlowcy, oni też muszą tutaj nabierać tych doświadczeń związanych nie tylko z jazdą na owalu, ale także z tym, jak się zachowywać w przerwach między biegami, jak znajdować sposób na ochłodzenie. Widzimy teraz obrazki z parku maszyn, tutaj wielu zawodników w towarzystwie oczywiście swoich rodzinnych teamów, bo nie może być inaczej na tym etapie wieku. Zawodnicy no, są wspomagani przez swoich rodziców, przez swoje mamy, przez swoich ojców. No i oni też muszą tutaj znaleźć sposób, jak zagospodarować odpowiednio ten czas w przerwach między biegami. Czasami te przerwy są dłuższe, czasami krótsze. Trzeba też oczywiście dbać o sprzęt, ci zawodnicy, którzy zaczynają swoją przygodę na żużlu, no bo jeszcze o karierach nie ma mowy, muszą uczyć się tego żużlowego elementarza, także jak dobierać przełożenia związane z taką pogodą, no taką... cały czas nad równaniem toru. Ja dostaję sygnał, że czas na kolejną rozmowę, kolejny wywiad. Indywidualne Mistrzostwa Polski na mini żużlu. Z nami przedstawiciel częstochowskiej strony, pan Marek Latacz, a więc prezes uczniowskiego środowiskowego klubu sportowego w Częstochowie. Dzisiaj częstochowianie nie mają swojego przedstawiciela w turnieju, który śledzimy. No ale dobre rzeczy i złe rzeczy dzieją się będzie tu przedstawiciela. Już niedługo. Witam Państwa. Już niedługo, dlatego, że no myśmy wszystkich zawodników naszych, których do tej pory żeśmy wyszkolili jako uczestnicy środowiskowy klub sportowy, przekazaliśmy do włókniarza. I w tej chwili mamy troszeczkę taką niszę. Mam w tej chwili w szkółce 10 chłopaków, przy czym od tego roku, ponieważ jest taki zapis regulaminowy o tak zwanych klubach partnerskich, mamy umowę do podpisania
podpisania z częstochowskim włókniarzem, czyli spółką akcyjną Włókniarz. Jesteśmy już po porozumieniu i to Uczniowskiego Środowiskowego Klubu Sportowego i my jako Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy będziemy zachowywać swoje tożsamości, ale nasi zawodnicy mają reprezentować Częstochowę. W tym momencie no, ja uważam, że Włókniarz to jest w tej chwili marka i uważam, że marką będzie nasza wspólna częstochowska, będzie Włókniarz. My po prostu będziemy jako ŁŚKS robić tą pierwszą selekcję zawodników. Zresztą wszyscy zawodnicy, którzy się zgłosili do CKM Włókniarz, również będą na naszym torze. Robimy w tej chwili wszystko w kierunku tym, żeby trenerzy i cała ekipa szkoląca no, była na wysokim poziomie. I sądzę, że dzisiaj tutaj już będziemy mieć pierwszych naszych przedstawicieli, którzy będą zdawać egzamin, czyli od następnych zawodów już w indywidualnym przedstawicielach Polski i parach klubowych będą przedstawiciele Częstochowy się ścigać. Czyli w Częstochowie łączymy siły, można powiedzieć, to co kibice oczekiwali tak naprawdę. Ja sądzę, że jest to też wymóg Głównej Komisji Sportu Żużlowego, dlatego że mocny nacisk się teraz kładzie na szkolenie, ponieważ są kluby, które szkolą, ale są kluby, które nie szkolą i podbierają. Popatrzmy tylko po klubach ligowych, skąd są zawodnicy i czy to są ich wychowankowie. W związku z tym jest kilka ośrodków mocnych, którzy szkoli, ale są tacy, którzy podbierają. W związku z tym jest ten element, że każdy ligowy klub musi mieć swoją szkółkę i musi wyszkolić jakąś ilość tych zawodników. I ja uważam, że jest to dobre, bo w tym momencie, jak to się mówi, mały z dużym może więcej. No te tematy szkolenia, jeśli chodzi o polski żużel, to temat rzeka, ale sam fakt, że jesteśmy na tych mistrzostwach indywidualnych, mistrzostwach Polski, tych najmłodszych tu w Rybniku, pokazuje, że z tym szkoleniem nie jest tak źle. No ale muszę poruszyć ostatnią kwestię. To, co wydarzyło się w Częstochowie ostatnio, poruszyło taki żużlowy półświatek, no bo doszło do dewastacji obiektu, na którym szkolą się nie seniorzy, ale ci najmłodsi, a więc ci najbardziej niewinni, można powiedzieć, w całemu zdarzeniu. Dokładnie tak i to jest nasza największa bolączka, ponieważ 16 maja mamy 18 urodziny, jesteśmy dorosłym klubem, jako 18-letnim, a tu niestety dostaliśmy w prezencie od kiboli piłkarskich taki prezent, po prostu wdarli się na stadion, wyłamali ogrodzenie, dokonali zniszczeń, zresztą to można zobaczyć na Sportowych Faktach oraz wiem, że będzie jeszcze program z TVN nagrywał taką sekwencję, więc będzie też mówione o tym. No, zostało zniszczone przede wszystkim zaplecze i mocno zostały uszkodzone bandy. Myślę, że do najbliższych zawodów w Częstochowie, które są 23 czy 4, to jest ostatni weekend czerwca, będziemy gotowi. My to zrobimy i to będzie zrobione, ale tu zachodzi takie pytanie, czy w tym momencie piłka nożna, żużel, siatkówka oraz wszystkie kluby, czy jaki jest sens tego, że kibice potrafią zniszczyć obiekt, który służy dzieciom i młodzieży? Bo to tak wygląda. To jest obiekt niemiejski. To jest obiekt wybudowany rękoma rodziców, sponsorów po to, żeby te dzieci mogły się gdzieś rozwijać, gdzie by mogli trenować. Ja tylko powiem, że na częstochowskim naszym małym stadionie wychowaliśmy 21 zawodników, którzy zdali licencję w barwach Włókniarza Częstochowa i którzy jeździli. Dzisiaj Gruchalski, pani Monika Nietykrza, to mówię o tych ostatnich, Bialk Adrian, czy Świdnicki Mateusz. To są zawodnicy, mistrzowie, wicemistrzowie Polski, którzy jeszcze nie tak dawno, 2-3 lata temu jeździli u nas zdobywali w ŁŚKS-ie te ostrogi żużlowe. Dzisiaj są reprezentantami ekstraligowego klubu, w związku z tym no, to, że kibice Rakowa, ja nie mówię, że to są kibice Rakowa, to nie są, to są kibole, których percepcja mózgowa jest tak ograniczona, no, że to, co zrobili, to jest obraz tylko ich pomyślunku, ich myślenia.
No miejmy nadzieję, że spełni się powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni i ten rozwój szkolenia młodzieży w Częstochowie nadal będzie prosperował. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję serdecznie. Przed chwilą mogli Państwo odsłuchać i obejrzeć wywiad z człowiekiem może mniej znanym w tym, jeśli chodzi o dorosły żużel, ten seniorski, ale bardziej znany, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, Marek Latacz, prezes UŚKS Speedway Częstochowa. Dzisiaj częstochowianie nie mają swojego przedstawiciela w tych zawodach, no, ale jak sam prezes Latacz wspomniał, lada moment to się powinno zmienić. Sternik klubu z Częstochowy ma teraz inne problemy na swojej głowie, no ale to jest temat na inną historię, zostawmy to. Przenieśmy się na tor, bo tutaj czas na 13 bieg, który zainauguruje czwartą serię startów, a więc już tylko 8 biegów do zakończenia tych zmagań. No i przekonamy się, kto tutaj wygra pierwszą rundę indywidualnych Mistrzostw Polski. Bieg numer 13, oby nie pechowy, Sebastian Borszcz, Mateusz Łopuski i w kasku żółtym Dawid Piestrzyński. I najlepiej spod taśmy zawodnik w kasku czerwonym, a więc Sebastian Borszcz, reprezentant gospodarzy. On tutaj powinien wykorzystać znajomość z tego toru. No i mknie po pierwszą trójkę w tych zawodach, bowiem do tej pory na swoim koncie 4 punkty. Dwa razy przyjeżdżał na drugim miejscu, w tym swoim pierwszym starcie zanotował groźny upadek. Będzie miał po tym biegu 7 oczek, jeżeli oczywiście bezpiecznie dojedzie do mety, bo widzimy, że ma problemy, mimo że niezagrożenie jedzie. To jednak momentami ta jego jazda no nie jest zbyt płynna, ale ma na tyle dużą przewagę, że powinien dowieść 3 punkty do mety. Będzie miał ich w sumie 7. No i jeszcze na finiszu może włączyć się do walki. Może nie o zwycięstwo, bo tutaj będzie naprawdę ciężko, ale o te czołowe lokaty, o pierwszą piątkę, a na pewno o pierwszą ósemkę ma bardzo duże szanse. Sebastian Borszcz, zwycięzca biegu 13. W powtórce być może zauważymy, że mimo że jechał na pierwszym miejscu, to miał problemy, aby momentami miał problemy, aby dojechać cało i zdrowo. Na jego szczęście nic się nie stało, no i może cieszyć się ze zwycięstwa, pierwszego zwycięstwa w tych zawodach, Sebastian Borszcz. Na drugim miejscu Mateusz Łopuski z Gdańskiego Wybrzeża, no i jedno oczko, inny przedstawiciel, Rybek Rybnik, Dawid Piestrzyński. Czas zwycięzcy, przypomnę, no w sumie co gorsze od poprzedników. Za chwilę bieg numer 14, a ja przypomnę, że na prowadzeniu w dzisiejszych zawodach póki co z kompletem punktów dwóch zawodników bydgoskiej Polonii, to Wiktor Przyjemski i Krzysztof Lewandowski. Ci zawodnicy patrzą, kiedy się spotkają, no bo są póki co niepokonani. No i to będzie w biegu 15, a więc to będzie w tej serii startów. Zapowiada się arcyciekawa rywalizacja dwóch zawodników bydgoskiej Polonii, którzy mają na swoim koncie komplet punktów, no ale to w biegu 15, tak jak przed chwilą powiedziałem, a zanim ten bieg 15, no to wyścig numer 14 w dwuosobowej obsadzie. W kasku czerwonym Borys Kopeć-Sopczyński, on ma na swoim koncie 5 oczek, tyle samo punktów ma zawodnik w kasku białym, a więc Paweł Trześniewski. No ciekawe, kto po tym biegu zgromadzi więcej punktów i póki co zdecydowanie lepiej w kasku białym, ale tylko przez chwilę. Trześniewski był na prowadzeniu, teraz przy krawężniku wyprzedza go w czerwonym kasku Borys Kopeć-Sopczyński. Ciekawa walka, zawodnicy jadą w kontakcie. Teraz wydaje się, że Sopczyński nieco odjechał swojemu rywalowi. No i jeżeli nie popełni błędu, no to dowiezie do mety 3 punkty. Będzie w sumie miał na swoim koncie 8 oczek i także włączy się do walki, być może nawet o podium na koniec zmagania tej pierwszej rundy indywidualnych Mistrzostw Polski na mini żużlu. Ostatnie okrążenie, ostatni łuk, 3 punkty. Możemy dopisać do dorobku Borysa Kopcia-Sopczyńskiego 2 punkty. Tuż za nim jechał w kontakcie, no ale jednak nie był w stanie go wyprzedzić Paweł Trześniewski. On ma 2 punkty, w sumie 7 oczek. Także będzie na pewno w czołówce stawki. No a my już możemy za chwilę zacierać ręce na bieg numer 15, w którym
Pod taśmą startową staną m.in. Wiktor Przyjemski i Krzysztof Lewandowski, dwójka zawodników Polonii Bydgoszcz z kompletem punktów na swoim koncie. Myślę, że trener Woźniak zadowolony z postawy tych zawodników, którzy tutaj być może między sobą rozstrzygną to, kto wygra pierwszą rundę z 11 zaplanowanych na ten sezon, jeśli chodzi o indywidualne Mistrzostwa Polski na mini żużlu. Mamy jeszcze powtórkę gonitwy numer 14. Tutaj zadecydował start. Paweł Cześniewski wygrał ten moment startowy, no ale już potem musiał uznać wyższość Borysa Kopcia z Sobczyńskiego. No i mamy bieg numer 15. Teska, Przyjemski, Pfeiffer i Lewandowski. Zaspał na starcie Jacek Pfeiffer, a na prowadzenie wysforował się Wiktor Przyjemski, gdzie jest jego kolega z zespołu Polonii Bydgoszcz, Krzysztof Lewandowski w kasku żółtym na miejscu drugim. Oj, 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 znowu niebezpieczny upadek na ostatniej pozycji. Przekoziołkował, można powiedzieć, przez kierownicę zawodnik z numerem 10. Jacek Pfeiffer biegł, natychmiast zostaje przerwany. Zobaczymy w powtórce, co tam się wydarzyło. Jechał na ostatniej pozycji reprezentant Just Fun GUKS Speedway Wawrów. Na szczęście wstał, szybko się pozbierał. Nie jest potrzebna pomoc służb medycznych. To jest bardzo ważna wiadomość. Drugi upadek w dzisiejszych zawodach. No i drugi z udziałem zawodnika. Który wydawał się, że jedzie na niezagrożenie, można powiedzieć tutaj jazda bezkontaktowa, indywidualny błąd. Tak samo było w przypadku Sebastiana Borszcza w biegu numer 2. No decyzja sędziego nie może być inna jak wykluczenie Jacka Pfeiffera z powtórki tego biegu. Tutaj nie może mieć do nikogo pretensji, tylko do siebie. Na pewno będzie zły na siebie, ale najważniejsze, że nic się nie stało, bo ten upadek wyglądał bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No, ale wracając już do czysto sportowej rywalizacji, no to na prowadzeniu był, na wyraźnym prowadzeniu był Wiktor Przyjemski. Jego kolega z zespołu Krzysztof Lewandowski był na miejscu drugim. No i dlatego drugiego to jest szansa, aby tutaj w powtórce tego 15 biegu wyciągnąć wnioski i spróbować mimo wszystko wyprzedzić swojego kolegę z zespołu. Przypomnę, że obaj jeden i drugi mają na swoim koncie komplet punktów, więc niewykluczone, że triumfator w tej bezpośredniej konfrontacji zapewni sobie zwycięstwo w całych zawodach. Także jest to bardzo, bardzo, bardzo ważny bieg. Nie chcę powiedzieć, że najważniejszy w tych zawodach, że kluczowy, ale może tak być, bo faktycznie ta dwójka na ten moment dzieli i rządzi na tym rywnickim torze. No chyba, że swoich adwersarzy pogodzi tutaj jadący w kasku czerwonym Kacper Teska. Rywalizacja dwóch zawodników z kompletem 9 punktów. Pierwszym jest bydgoszczanin Wiktor Przyjemski, on będzie w kasku niebieskim. Zawodnicy już podjeżdżają pod taśmę startową. W kasku czerwonym Kacper Teska, w niebieskim Wiktor Przyjemski, no i w żółtym Lewandowski, Krzysztof Lewandowski. Skupiamy się przede wszystkim na zawodnikach w kasku niebieskim i żółtym, bo oni mają komplet punktów na swoim starcie. Zamknięty teraz przy bandzie jadący w kasku żółtym Lewandowski przedziela tych dwóch zawodników z Polonii Bydgoszcz, w tym momencie Kacper Teska. No komplikując sytuację w tym momencie Kochanowskiemu w walce o zwycięstwo w tych zawodach. Niezagrożony po pierwsze miejsce jedzie Wiktor Przyjemski. A teraz Kochanowski, taka sportowa złość tego zawodnika. Na poprzednim okrążeniu tuż po starcie został zamknięty przez
Kacprateska, a teraz można powiedzieć, że w tym samym miejscu odwdzięczył mu się tym samym, no i jest na miejscu drugim. A bieg wygrywa Wiktor Przyjemski, jego klubowy kolega z Polonii Bydgoszcz. O, w tym momencie ma po czterech seriach startów komplet 12 punktów. No i wiadomo już, że ten zawodnik będzie liderem po czterech seriach startów. Nikt mu nie zagrozi. Jedynym żużlowcem, który mógł faktycznie go wyprzedzić, to Krzysztof Lewandowski. No ale on musiał uznać wyższość rywala. Wszystko, o wszystkim zadecyduje tak naprawdę ostatnia seria. Oczywiście wszystko jest w rękach Wiktora Przyjemskiego, który jeżeli wygra swój ostatni bieg, a pojedzie w gonitwie numer 19, no to zapewni sobie triumf w tych rozgrywkach, w tej pierwszej rundzie indywidualnych mistrzostw Polski na mini żużlu. No ale myślę, że jeszcze Krzysztof Lewandowski nie powiedział ostatniego słowa. On w tej ostatniej serii pojedzie w biegu numer 20, a więc no musi czekać na to, co odpowie Wiktor Przyjemski. Widzimy, że w powtórce no skomplikował mu sytuację Kacper Teska. Myślę, że gdyby nie reprezentant GUKS Speedway Wawrów, no to Krzysiek Lewandowski tutaj spróbowałby dogonić swojego klubowego kolegę, ale... Jest takie powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i skorzystał na tym Kacper Teska, chociaż koniec końców przyjechał na trzecim miejscu. Bieg numer 16, a więc kończący czwartą serię startów w kasku niebieskim. Oglądamy Wojciecha Pfeiffera w białym. To Bartosz Tyburski, no i w żółtym Kacper Makowski. Najlepiej wystartował Wojciech Pfeiffer, ale teraz odważnie atak po wewnętrznej. Bartosz Tyburski, on wysforował się na prowadzenie. Zobaczymy, jaka będzie riposta Wojciecha Pfeiffera, który przedłuża sobie teraz umiejętnie prostą. Bardzo ładny, bardzo przemyślany atak. To się może cenić, no ale niestety po raz kolejny w złej godzinie pochwaliłem zawodnika, no bo Wojciech Pfeiffer popełnia błąd, no i automatycznie błyskawicznie z pierwszego miejsca spada na trzecią lokatę. No muszę się powstrzymywać z jakimikolwiek pochwałami zawodników, bo jak tylko tutaj kogoś chwalę, to ten ktoś za chwilę popełnia jakiś błąd. Wojciech Pfeiffer jeszcze ambitnie walczy, no ale nie da rady. Będzie musiał zadowolić się jednym punktem. Bardzo fajny atak tego zawodnika. Myślę, że w powtórce będzie to widać, jak przemyślany był to atak Wojciecha Pfeiffera. Przedłużył sobie prostą, napędził się po szerokie, ściął do wewnętrznej, wyprzedził Tyburskiego, no ale potem popełnił błąd, no i spadł na trzecie miejsce, no a bieg wygrywa Bartosz Tyburski z Gdańskiego Wybrzeża. Jemu można zapisać 3 punkty. No i skończył wyścig na miejscu trzecim z zarobkiem 1 punktu. Ale po kolei Bartosz Tyburski 3 punkty. Jego na miejscu drugim Kacper Makowski 2 oczka, no i Wojciech Pfeiffer 1 punkt. Bardzo interesujący wyścig, jeden z ciekawszych, jeśli chodzi o dzisiejsze zawody. Na drugim miejscu w tej sytuacji po kłopotach Wojtka Pfeiffera. Na Państwa ekranach triumfator tego biegu Bartosz Tyburski, ale gdyby nie ten indywidualny błąd. No i ten jeden punkcik za to trzecie i ostatnie w tym wyścigu miejsce na Wojtka Wojciech Pfeiffer, gdyby nie indywidualny błąd Wojtka Pfeiffera, no to Bartek Tyburski. Drodzy Państwo, zapraszam na kolejną. Miały problem ze zwycięstwem tego biegu. Ostatnią serią czterech wyścigów. Później przypomnimy jeszcze, jak wygląda klasyfikacja punktowa. Już teraz dodam, że na prowadzenie Wiktor Przyjemski, oczywiście z bydgoskiej Polonii, punktów 12, na miejscu drugim jego klubowy kolega, posiadacz 11 punktów Krzysztof Lewandowski. Warto podkreślić, że mama Bartosza Tyburskiego posiada firmę, która jest sponsorem m.in. naszej transmisji. To firma Autopokrowce. No i mama na pewno zadowolona z postawy swojego syna. Więc takie łączenie przyjemnego z pożytecznym, jednocześnie sponsoring, a z drugiej strony obserwowanie w akcji swojej pociechy, która wygrywa ten bieg. No, widzimy na powtórce, to jest chyba ten moment, w którym Wojciech Pfeiffer bardzo fajnie ściął do wewnętrznej i wydawało się, że wykorzysta to, a tutaj niewiele brakowało, upadłby na tor. Także no w ostateczności myślę, że powinien docenić ten jeden punkt, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy jest niedosyt, znając życie. Koniec tej czwartej serii, już tylko jedna seria startów do końca dzisiejszych zawodów, do końca tej rundy zasadniczej, bo jeszcze raz przypomnę Państwu, że po 20 biegach najlepsza ósemka pojedzie w takim mini turnieju pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego.
Będzie to turniej złożony z dwóch półfinałów i finału z udziałem najlepszej czwórki, która uczci pamięć człowieka, który zainicjował tak naprawdę mini żużel tutaj w Rybniku. I śmiało można powiedzieć, że gdyby nie on, to nie byłoby tutaj naszej transmisji, nie byłoby tutaj naszych kamer. My do Rybnika wrócimy za kilka chwil. Relacje oglądają Państwo dzięki firmie Autopokrowce EU z Pruszcza Gdańskiego. Autopokrowce EU. Luksusowe wnętrze uszyte na miarę. Pomagamy zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Autopokrowce EU to czyste i zadbane auto. Transmisje oglądają Państwo dzięki miastu Rybnik. Wspieramy rybnicki sport. Wracamy na tor w Rybniku. Po czterech seriach startów na prowadzeniu Wiktor Przyjemski. No i tak naprawdę w jego rękach spoczywa tutaj wszystko. Jeżeli on w ostatnim biegu wygra, no to wygra całe zawody. Szansę jeszcze dogonienia i wyprzedzenia Wiktora ma Krzysztof Lewandowski, jego kolega z Polonii Bydgoszcz. 11 punktów, a więc tylko oczko straty. Trzecie miejsce, a więc matematyczne szanse ma także Wojciech Pfeiffer, żeby tutaj spróbować awansować na pierwsze miejsce. On 9 punktów ma na swoim koncie. No i dalej Bartosz Tyburski z 8 punktami, tak samo Borys Kopecie-Sobczyński z 7, trzech zawodników. Jacek Pfeiffer, Sebastian Borsz i Paweł Trześniewski z 6, Kacper Makowski i Mateusz Łopuski. I z 5 punktami Kacper Teska. Stawkę zamyka Dawid Piestrzyński z 4 punktami. Widzą Państwo na pozycjach 13, 14, 15 i 16 widnieje napis brak zawodnika. No to dlatego, że czwórka zawodników nie dojechała dzisiaj do Rybnika. A więc ta pierwotnie 16-osobowa stawka jest okrojona do 12 zawodników. Ale mimo wszystko myślę, że zawody bardzo, bardzo ciekawe. Sporo interesujących biegów, biorąc pod uwagę, że jest to mini żużel, a więc nie jest to ten dorosły speedway, który wywołuje tak duże emocje w naszym kraju, tylko ten speedway w wydaniu dziecięcym, tak trzeba to określić. To i tak dzieje się tutaj naprawdę sporo. Niestety odnotowaliśmy 2, a w zasadzie 3 upadki w dzisiejszych zawodach, ale na szczęście nie były one groźne. Powiem szczerze, bałem się, że będzie gorzej. Ale okazuje się, że zawodnicy póki co stają na wysokości zadania i prezentują nam ciekawy speedway. Rekordzistą tego toru jest Mikkel B. Jensen. 42 sekundy i 10 setnych. Myślę, że samo nazwisko tego zawodnika może o czymś świadczyć. Duński żużlowiec, który z powodzeniem ściga się w tym momencie w dorosłym żużlu. Także w swojej karierze ścigał się w tej wersji mini. No ale jeśli chodzi o Duńczyków, to akurat nie można się dziwić, bo w Danii to szkolenie młodzieży i to stawianie na mini żużel jest na bardzo wysokim, wręcz priorytetowym poziomie. Praktycznie każdy duński żużlowiec musi przejść tę drogę od mini żużlowca poprzez poszczególne kategorie wiekowe, aby móc zadebiutować w tym dorosłym speedwayu. Także my jako
Polska, jako polski żużel. Jeszcze mamy się od kogo uczyć, jeśli chodzi o inne nacje. To nie jest tak, że u nas w Polsce wszystko jest robione najlepiej. Oczywiście możemy pochwalić się najmocniejszą ligą na świecie. Ten żużel jest u nas sportem wręcz narodowym. Rzesze kibiców przychodzi na stadiony. Ale jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, to myślę, że no nie jesteśmy tutaj numerem jeden. Tutaj możemy naprawdę jeszcze sporo się nauczyć od innych nacji, bo jest dużo, dużo jeszcze aspektów, które należy poprawić w przypadku pracy z młodzieżą. Wiadomo, że ta młodzież nie garnie się do sportu, to już nawet nie chodzi tylko o żużel. Więc no, tym bardziej trzeba tutaj zachęcać i umiejętnie pracować nad tymi młodymi ludźmi, aby ta dyscyplina sportu przetrwała, abyśmy doczekali się kolejnych wielkich żużlowców, takich jak Tomasz Golow, jak Jarosław Hamper, jak chociażby ci młodsi, którzy teraz ścigają się z powodzeniem, Patryk Dudek, Bartek Zmarzlik, czy chociażby tutaj rybniczanin z krwi i kości, a więc Kasper Woryna. Oby tych... Oby jak najwięcej tych wychowanków było na polskich torach, w polskich klubach. Przed chwilą Państwo mogli zauważyć obrazek z Parku Marzyn. Tam to jest to, o czym przed chwilą mówiłem, a więc takie pokoleniowe tradycje związane ze Speedwayem. Dziadek Roberta Chmiela przed chwilą na Państwa ekranach gdzieś tam z tyłu podpowiadał jednemu z zawodników, jak ma jechać. No, to jest właśnie urok tej dyscypliny sportu, że w Parku Marzyn można zauważyć rodziców, ojców, dziadków, którzy dopingują, nie tylko dopingują, ale są częścią też teamu poszczególnych zawodników, bo nie od dziś wiadomo, że speedway to sport rodzinny i jest to czymś normalnym. Ktoś, kto na co dzień śledzi ten sport, ten wie, że praktycznie każdy żużlowiec w swoim teamie ma jakiegoś tam członka rodziny. No i tym bardziej, jeżeli mówimy o mini żużlowcach, o tych młodych adeptach sztuki speedwaya, no to tym bardziej te teamy złożone są głównie z członków rodzin. I wracając do mojej poprzedniej myśli, myślę, że jeszcze sporo możemy się nauczyć, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży od innych nacji, tak jak chociażby od Danii, która naprawdę wychowała już wielu świetnych żużlowców, wielu mistrzów świata. To też nie jest przypadek, że Duńczycy mogą pochwalić się tyloma mistrzami świata. My Polacy, póki co Tomasz Golob, Jerzy Szczakiel, no i czekamy na kolejnego mistrza świata. Być może, kto wie, może z tej listy, którą z tej listy startowej, która dzisiaj jest na torze w Rybniku, wyłoni się w przyszłości medalista mistrzostw świata. Jest to całkiem, całkiem realne. Daleko nie trzeba szukać. Chociażby Bartosz Zmarzlik, który jeździł na mini żużlu, a ma już na swoim koncie medal w cyklu Grand Prix. Także kto wie, to jest oczywiście melodia przyszłości. Liczymy na to, że za jakiś czas będziemy mogli z sentymentem wrócić do naszej dzisiejszej transmisji, do 28 kwietnia 2018 roku i wspomnieć nazwisko któregoś z tych uczestników i móc powiedzieć sobie: o, a on właśnie tutaj jeździł na mini żużlu, a teraz jest medalistą mistrzostw świata. Tego sobie możemy życzyć i myślę, że to też jest piękne, jeśli chodzi o tego typu transmisje, bo można oczywiście pokazywać żużel na tym najwyższym światowym poziomie, ale też warto czasami zejść na dół i pokazać ten speedway, można powiedzieć, od kuchni, tam gdzie to wszystko się zaczyna, i dzięki m.in. Submar TV mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda właśnie żużel w tym wydaniu takim premierowym, gdzie tutaj tak naprawdę wszystko się zaczyna od podstaw. Ci zawodnicy uczą się tej sztuki żużla. Jeżeli któryś z tych zawodników kiedyś zrobi karierę, no to tym bardziej ta transmisja będzie miała swój wydźwięk, bo będzie można do niej wrócić i powspominać, jak to dany zawodnik kiedyś zaczynał na żużlu. Także tego typu transmisje też mają taki podwójny sens. Nie tylko to, co teraz i tutaj, ale także przyszłość żużla w naszym kraju. No i oczywiście też należy powiedzieć o jednym, że dla samych zawodników, którzy mają okazję tutaj startować przed kamerami Submar TV, a także przed sporą rzeszą
kibiców na trybunach w Rybniku, to też jest coś na pewno wartościowego. To jest takie przetarcie. Oni pewnie oglądają Żużel w telewizji, oglądają swoich idoli w telewizji albo na stadionach i sami teraz mogą doświadczyć tego samego już u progu swoich karier, więc dla nich to też jest na pewno fajne przetarcie, że już w tak młodym wieku muszą radzić sobie z tym stresem, z presją związaną z transmisją telewizyjną, a także z dużą rzeszą kibiców na trybunach. Bo jak Państwo mogą zauważyć na swoich ekranach, tych kibiców na trybunach w Rybniku jest naprawdę sporo. Oczywiście jest sobota, początek tak naprawdę bardzo długiego weekendu majowego. Piękne okoliczności, jeśli chodzi o pogodę. Także nic, tylko delektować się żużlem. Nie tylko tym w wydaniu seniorskim. Tak było wczoraj. Dwa mecze ligowe. Jeden w TG Ekstralidze, drugi w najspierwszej lidze. Jutro oczywiście także żużlowa niedziela. No ale w przerwie od tego zgiełku związanego ze Speedwayem na wysokim poziomie warto zerknąć na to, co dzieje się u tych najmłodszych. A ci najmłodsi właśnie wyjeżdżają do biegu numer 17. Zainaugurują piątą serię, ostatnią serię startów w tej części regularnej. Po 20 biegach najlepsza ósemka pojedzie jeszcze w mini turnieju w pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego. No ale o tym jeszcze będzie okazja powiedzieć kilka słów. Na razie skupmy się na tym, co czeka nas w wyścigu numer 17. A tam od krawężnika w kasku czerwonym Dawid Piestrzyński. Dalej w kasku niebieskim Paweł Trześniewski. W kasku białym to Kacper Makowski. No i najbliżej bandy Jacek Pfeiffer. Zobaczymy, kto tutaj okaże się najlepszy. Taśma w górę. Zaspał na starcie Dawid Piestrzyński. On jest w tym momencie na ostatnim miejscu, a na prowadzeniu Jacek Pfeiffer. Jeden z najwyższych, o ile nie najwyższy zawodnik w tej 12-osobowej stawce. No ale to nie przeszkadza mu w tym, żeby tutaj jechać do mety po 3 punkty. Na prowadzeniu Jacek Pfeiffer, na drugim miejscu w tym momencie jedzie Paweł Trześniewski, trzeci to Kacper Makowski, no i daleko z tyłu Dawid Piestrzyński. Duże odległości między zawodnikami, taka jazda gęsiego. Tak naprawdę nie działo się w tym biegu zbyt wiele, ale to tak jakby potwierdzenie moich wcześniejszych słów w trakcie naszej transmisji. Już zdążyłem o tym powiedzieć, że nie wszystkie biegi z udziałem czterech zawodników, którzy stają pod taśmą, muszą być emocjonujące, a te biegi, które oglądaliśmy z udziałem dwóch, trzech zawodników, były na pewno ciekawsze. Tutaj zadecydował moment startowy. Na miejscu trzecim z jednym punktem Kacper Makowski. Triumfuje Jacek Pfeiffer. Zobaczymy, na którym miejscu znajdzie się w końcowej klasyfikacji ten zawodnik. Dwa punkty Paweł Trześniewski, jeden Kacper Makowski bez punktu, Dawid Piestrzyński. Bez punktu i całe zawody z dorobkiem punktów 4. Także połowicznie może być zadowolony z tego biegu trener Rybek Rybnik Antoni Skupień, no bo jeden z jego podopiecznych przyjechał na drugim miejscu, no a ten drugi niestety bez punktów. Bieg numer 18, a więc tutaj sędzia Jerzy Najwer stara się szybko przywoływać zawodników pod taśmę startową. No nie mamy tutaj zegara 2 minut, więc gdyby któryś z zawodników potrzebował nieco dłuższej przerwy, to myślę, że sędzia jest na tyle cierpliwy, aby pozwolił któremuś z zawodników na taką właśnie dłuższą, na takie dłuższe przygotowanie się do biegu, ale to raczej nie będzie potrzebne w tej gonitwie. Kopeć Sobczyński, Sebastian Borsz, Kacper Teska, oni są już gotowi do tego biegu numer 18 i znakomicie kolejny raz startuje Sebastian Borsz. Zobaczymy, czy będzie w stanie dojechać do mety po kolejne 3 punkty, bo o ile się nie mylę, ma już na swoim koncie 7 punktów. Jeżeli teraz wygra, będzie miał tych punktów 10. No i myślę, że gdzieś tam wmiesza się w ścisłą czołówkę, tym bardziej będzie mógł żałować upadku w swoim pierwszym starcie.
wtedy został wykluczony. Gdyby wówczas jeszcze przyjechał na punktowanej pozycji, mógłby nawet włączyć się do walki o zwycięstwo w tych zawodach. Tak się jednak nie stanie. Sebastian Borszczy niezagrożenie jedzie do linii mety. 3 punkty na jego koncie. 2 punkty przywozi Borys Kopeć-Sobczyński. No i trzecie miejsce, jedno oczko dla Kacpra Makowskiego. Zwycięzca wieku 18, Sebastian Borszcz. W pełni zasłużenie triumfował w tym wyścigu. Poświęconym pamięci prezesa Skórskiego. Drugi na mecie z 2 punktami. Podsumowanie gonitwy. Numer 18, 3 punkty. Sebastian Borszcz, 2. Borys Kopeć-Sobczyński, 1. Kacper Teska. Oto rezultaty biegu 18. No, przed nami wyścig numer 19, w którym mogą rozstrzygnąć się już losy triumfatora tego turnieju, jeśli chodzi o część zasadniczą, jeśli chodzi o te 20 pierwszych biegów. Dlatego, że w tym biegu wystąpi niepokonany Wiktor Przyjemski z Polonii Bydgoszcz. A wszystko wskazuje na to, jeżeli moja rozpiska się nie myli, no to tutaj będzie tylko dwuosobowa, czy jednak trzyosobowa obsada, chyba trzyosobowa obsada w tym wyścigu. W kasku czerwonym pojedzie Wiktor Przyjemski, w kasku niebieskim zameldował się pod taśmą Mateusz Łopuski i w kasku białym, przepraszam, w kasku żółtym Wojciech Pfeiffer, bowiem w kasku białym nie ujrzymy żadnego zawodnika, będzie puste pola, więc trzyosobowa obsada, więc Wiktor Przyjemski, no, biorąc pod uwagę, że ma także pierwsze pole, no jest na dobrej drodze, żeby tutaj już po tym biegu z kompletem punktów, z kompletem 15 punktów zakończyć rywalizację po tych 20 wyścigach. Przyjemski, Łopuski i Pfeiffer. Dobrze, Pfeiffer. No i czyżby on tutaj... Nie, jednak Przyjemski, chociaż tam Pfeiffer długo walczył o te pierwsze miejsca, ale chyba jednak będzie musiał uznać wyższość zdecydowanie najlepiej dysponowanego w dzisiejszym dniu Wiktora Przyjemskiego. On jedzie po komplet punktów. Reprezentant BTŻ Polonii Bydgoszcz. Rozmawiałem przed dzisiejszymi zawodami z Jackiem Woźniakiem, opiekunem ekipy z nad Brdy. On póki co jest zadowolony z tego, jak szkolenie młodzieży funkcjonuje w Bydgoszczy. O ile Polonia Bydgoszcz, występująca w drugiej lidze, nie może pochwalić się dobrymi wynikami. Ten seniorski speedway nad Brdą kuleje. No to jeśli chodzi o szkolenie tych najmłodszych, to tutaj jest taka iskierka nadziei, że w przyszłości Bydgoszczanie doczekają się kolejnego świetnego wychowanka, tak jak Tomasz Golob, czy Jacek Golob, czy chociażby ostatnio Oskar Aitner Golob. Być może także Wiktor Przyjemski dołączy do klanu Golobów i także będzie o nim głośno za kilka lat w tym dorosłym speedwayu. On póki co wygrywa wyścig numer 19, no i z kompletem punktów triumfuje w tej części zasadniczej. Wystąpi jeszcze w tym mini turnieju pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego. Tam też oczywiście będzie faworytem. No, drugie miejsce w tym momencie walczy Krzysztof Lewandowski, jego kolega z Polonii Bydgoszcz, który na swoim koncie ma 11 punktów, bowiem właśnie uległ w poprzedniej serii startów swojemu koledze z drużyny. No, a tym drugim będzie na torze Gdańszczan. Wtedy Wiktor Przyjemski okazał się lepszy, a Krzysztof Lewandowski zamelduje się za chwilę w biegu numer 20. On pojedzie w kasku czerwonym, a jego jedynym rywalem w tym wyścigu będzie Bartosz Tyburski z 8 punktami na swoim koncie. Gdyby tutaj Tyburski wygrał, no z 11 punktami mógłby się tam zakręcić gdzieś w okolicach, wydaje się, 4., 5. miejsca. No ale 2 punkty, jeżeli dojedzie do mety, no to ma z urzędu. Ale myślę, że Tyburski tutaj ma chrapkę, aby powalczyć o coś więcej niż 2 punkty, które praktycznie może dostać za darmo, jeżeli tylko przejedzie poprawnie 4 okrążenia. Kochanowski na... przepraszam, Lewandowski na pierwszym miejscu.
A więc wszystko wskazuje na to, że pierwsze dwie lokaty w tym turnieju zajmą przedstawiciele Polonii Bydgoszcz. Na pierwszym miejscu Wiktor Przyjemski z kompletem punktów, a drugie miejsce z 14 oczkami zajmie Krzysztof Lewandowski, no bo on tutaj pewnie wygrywa w 20 gonitwie. Dwa punkty dla Bartosza Tyburskiego. On będzie miał 10 punktów na swoim koncie. Za kilka chwil powinniśmy ujrzeć klasyfikację punktową po 20 biegach i wtedy już będziemy wiedzieć wszystko. Krzysztof Lewandowski triumfatorem tej gonitwy numer 20. Być może będziemy jeszcze świadkami jakiegoś biegu dodatkowego. Tutaj wszystko leży w gestii organizatorów, jak oni tutaj przygotowali regulamin. Czy faktycznie będzie jeszcze jakiś dodatkowy bieg? Zobaczymy. Krzysztof Lewandowski 3 punkty, 2 punkty, Bartosz Tyburski. Wiemy na pewno jedno, że Wiktor Przyjemski jest na miejscu pierwszym z kompletem punktów, na miejscu drugim Krzysztof Lewandowski z dorobkiem 14 oczek. No a jeśli chodzi o dalsze pozycje, to zobaczymy sobie klasyfikację punktową. A drugi na mecie w tym biegu Bartosz Tyburski kończy turniej z dorobkiem 10 punktów, podobnie jak wcześniej wyliczali Sebastian. Ja tutaj spróbuję nasłuchiwać speakera zawodów, który powinien być najlepiej poinformowany, bowiem jego stanowisko jest tuż obok sędziego Jerzego Najwera, czyli będziemy świadkami jeszcze jakichś biegów dodatkowych. W międzyczasie oglądamy powtórkę tego 20 biegu, w którym no, przez chwilę wydawało się, że Bartosz Tyburski może wyprzedzić po szerokiej, po zewnętrznej Krzysztofa Lewandowskiego, ale ten szybko uciekł do przodu. No i widzimy tutaj już spore odległości między tymi dwoma zawodnikami. Pewne 3 oczka dla bydgoszczanina. Który po 20 biegach zamelduje się na miejscu drugim. Przed nami jeszcze turniej pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego z udziałem 8 najlepszych zawodników. Mamy podsumowanie. Pierwsze miejsce Wiktor Przyjemski. Widzimy same trójki. Świetna postawa tego zawodnika. Krzysztof Lewandowski niewiele gorzej. 14 punktów dalej. Z 11 Wojciech Pfeiffer, z 10 aż 4 zawodników. Jacek Pfeiffer, Sebastian Borszcz, Bartosz Tyburski, Borys Kopeć, Sobczyński i z 9 punktami Paweł Trześniewski. To jest ta najlepsza ósemka, która powinna wystartować w turnieju pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego. Dwa półfinały i finał. Dalsza klasyfikacja. 7 punktów Kacper Makowski, Mateusz Łopuski z 6 Kacper Teska i 4 oczka Dawid Pieszczyński. On zamyka stawkę tych zawodników, którzy oczywiście się tutaj pojawili, no bo 4 nie dojechało do Rybnika. Czekamy na decyzję organizatorów. Powinno odbyć się prawdopodobnie losowanie pól startowych. Trwa w tym momencie równanie toru przed tymi trzema ostatnimi, prawdopodobnie trzema ostatnimi biegami dzisiejszych zmagań. Tak jak przed chwilą powiedziałem, najlepsza ósemka po 20 biegach wystąpi jeszcze w memoriale, w turnieju pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego, pomysłodawcy, inicjatora mini żużla w Rybniku. Najlepsza ósemka właśnie uczci pamięć tego zmarłego w 2009 roku trenera. Widzimy obrazki z Parku Maszyn, równanie toru, a więc to czas na krótką przerwę. Do Rybnika wrócimy za kilka chwil. Relacje oglądają Państwo dzięki firmie Autopokrowce EU z Pruszcza Gdańskiego. Autopokrowce EU. Luksusowe wnętrze uszyte na miarę. Pomagamy zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Autopokrowce EU to czyste i zadbane auto. Transmisję oglądają Państwo dzięki miastu Rybnik. Wspieramy rybnicki sport.
Wracamy do Rybnika po raz ostatni tak naprawdę, bowiem przed nami już tylko trzy wyścigi, jeśli chodzi o zmagania na torze mini żużlowym w Rybniku. Najlepsza ósemka po 20 biegach zaprezentuje się w turnieju memoriałowym pamięci Andrzeja Skulskiego. Czekamy na obsadę. Widzimy obrazki z parku maszyn. Trwa w tym momencie chyba losowanie, albo po prostu wybór pól startowych. Ci najlepsi mają pewnie pierwszeństwo w wyborze tych najbardziej korzystnych pól. No ciężko tak naprawdę powiedzieć, które pola są najbardziej korzystne. No wydaje się, że standardowo te najbardziej, te skrajne, czyli pierwsze i czwarte. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o mini żużel, te pola startowe aż tak dużej roli nie odgrywają. Biorąc pod uwagę, że zawodnicy popełniają sporo błędów na dystansie, ten tor nie jest duży, więc tutaj dużo dzieje się w trakcie czterech okrążeń. Jeżeli tylko zawodnicy jadą w kontakcie, to naprawdę może dziać się wszystko. Oczywiście, jeżeli ktoś wygra dobrze start i na przykład założy rywali z czwartego pola, no to może pomknąć się pewnie do mety, no ale równie dobrze może to zrobić zawodnik z drugiego i z trzeciego, więc no zobaczymy. Czekamy na obsadę tych dwóch półfinałów, z których wyłoni się czwórka finalistów. Czeka nas chyba jeszcze wyjazd polewaczki na ten tor. W tej chwili dwa ciągniki tutaj wyrównują nawierzchnię dla tych zawodników. Regulaminowa próba toru, bo jak Państwo się pewnie zorientowali. Za chwilę wyjedzie polewaczka, aby zrosić nawierzchnię. Tutaj prace na torze są obowiązkowe. Oczywiście kibice chcieliby, aby tutaj zawodnicy już za chwilę wyjechali, no ale liczy się bezpieczeństwo zawodników. Ten tor musi być bardzo dobrze przygotowany. Tutaj nie może się kurzyć, nie może być żadnych dziur, żadnych nierówności. Mimo że zawodnicy na tych swoich motocyklach może nie osiągają jakichś zbyt dużych prędkości, to jednak trzeba pamiętać, że to są pierwsze zawody mini żużlowe w tym sezonie. To jest otwarcie sezonu mini żużlowego w tym sezonie w naszym kraju. To są pierwsze mistrzostwa, indywidualne mistrzostwa Polski na mini żużlu w tym sezonie. Pierwsza runda z 11, ta finałowa odbędzie się we wrześniu w Toruniu. No i tutaj bezpieczeństwo tym bardziej zawodników jest ważne, że oni pierwszy raz po tej długiej zimowej przerwie wyjeżdżają na tor, toczą rywalizację ze swoimi rówieśnikami. To nie jest to samo co trening, więc czasami trzeba być cierpliwym, trzeba poczekać troszeczkę dłużej na to przygotowanie na wierzchni torowy, potem móc bezpiecznie obserwować poczynania zawodników. Pogoda jest naprawdę na tyle dobra, wręcz kapitalna, świetna, że myślę, że tutaj nikomu nie przeszkadza ta troszeczkę dłuższa przerwa. Widzimy na naszych ekranach najlepszą ósemkę, która zaprezentuje się w tym mini turnieju, o którym już kilkukrotnie zdążyłem wspomnieć, w pamięci Andrzeja Skulskiego. Zawodnicy uczczą pamięć człowieka, dzięki któremu mogą się tutaj ścigać, dzięki któremu ten mini żużel w Rybniku istnieje. Wszystko wskazuje na to, że zawodnicy na oczach kibiców będą chyba wybierać pola startowe, a może po prostu wyszli na oględziny tego toru. Na murawie także Jacek Woźniak, on może być zadowolony, no bo jego podopieczni z Polonii Bydgoszcz póki co spisują się kapitalnie. Zwycięzca tego turnieju, zwycięzca tej rundy zasadniczej, tych pierwszych 20 biegów, to Wiktor Przyjemski, a drugie miejsce jego kolega z Polonii Bydgoszcz, Krzysztof Lewandowski. Także myślę, że w dobrych nastrojach trener Woźniak, wieloletni menadżer Polonii Bydgoszcz, który jeszcze pamięta czasy Gryfów w Ekstralidze. To był ten schyłek wielkiej Polonii. No, od kilku lat trener Woźniak zajmuje się szkoleniem młodzieży w BTŻ Polonia Bydgoszcz. No ale jak sam wspomniał w naszej rozmowie,
dla Submar TV, że nadal śledzi poczynania Gryfów i nadal kibicuje temu zespołowi, aby jak najszybciej wrócił na salony, no bo nie oszukujmy się, miejsce takiego klubu jak Polonia Bydgoszcz na pewno jest wyższe lidze niż ta druga. No i taką iskierką nadziei na lepsze jutro jest właśnie postawa w dzisiejszych zawodach, czy to Wiktora Przyjemskiego, czy Krzysztofa Lewandowskiego, tej dwójki reprezentantów BTŻ Polonii Bydgoszcz, bo jeżeli oni dalej tak będą dobrze się spisywać na tym mini żużlu i będą mogli w stanie tę formę także kontynuować w tym dorosłym żużlu, no to jest nadzieja, że ten Speedway nad Brdą zanotuje spory progres, że wrócą kibice, bo kibice też lubią oglądać w akcji swoich wychowanków, zwłaszcza jeżeli ci dobrze się spisują. No ale najważniejsza jest praca u podstaw. Taką pracę właśnie wykonuje wraz ze swoimi podopiecznymi trener Woźniak, który teraz znajduje się na murawie razem ze swoimi zawodnikami, razem z pozostałą szóstką uczestników. Za chwilę polewaczka powinna zjechać z toru, a wówczas przekonamy się, z jakich pól startowych wystartują poszczególni zawodnicy w tych dwóch półfinałach i w finale. Jest takie małe Grand Prix, można powiedzieć. Mówiłem już w trakcie naszej relacji, że zawodnicy startujący w dzisiejszych zawodach muszą przyzwyczajać się do presji związanej z wynikiem, do kibiców, także do transmisji telewizyjnej, że dla nich to wszystko to są nowe doświadczenia, niesamowite przeżycia, które na pewno zapamiętają na wiele, wiele, wiele lat. No a takim kolejnym doświadczeniem to jest właśnie ta ceremonia tutaj wyboru pól startowych przed naszymi kamerami, przed kibicami. Myślę, że mimo młodego wieku ci uczestnicy już wiele rund Grand Prix widzieli na swoje oczy, czy to na żywo, czy to w telewizji. I teraz mogą pójść w ślad swoich idoli, także niczym Greg Hancock, czy Nicky Peterson, czy Ty Wuffinden, czy wielu, wielu innych żużlowców. Poczuć się, wczuć się w rolę tych takich czołowych rajderów na świecie. Kask czerwony, pierwsze pole startowe. Wpisujemy do programu. Wiktor Przyjemski. No i poprosimy teraz. On miał prawo pierwszego wyboru, no bo skończył tę rundę zasadniczą z kompletem punktów, wybrał pierwsze pole startowe. Teraz czas na Jacka Pfeiffera, on wybiera pole numer 2. Wszystko jasne. Jacek ciekawa, Pfeiffer, ciekawy wybór Jacka Pfeiffera, więc pojedzie tuż łokieć w łokieć z Wiktorem Przyjemskim. Bartosz Tyborski. Być może Jacek Pfeiffer liczy na to, że na starcie uda mu się go założyć i pomknąć do mety po 3 punkty. Ciekawe, czy tę decyzję konsultował z kimś, czy jednak to była jego własna decyzja. Trzecie pole startowe wybiera zawodnik z numerem 4, a jest to Bartosz Tyburski. No i skrajne pole, pole numer 4, tuż przy bandzie, wcale nie najgorsze. Myślę, że jeżeli tutaj oczywiście ten chłopak nie ma już wielkiego wyboru. Tak, Borys Kopec-Sobczyński, jeżeli dobrze wystartuje, to nie jest na straconej pozycji. Zobaczymy, no jak będą wybierać zawodnicy, którzy wystartują w drugim półfinale. Czy będą konsekwentni i pójdą w ślady swoich poprzedników, czy jednak Krzysztof Lewandowski wybierze inne pole. Zobaczymy, czy pójdzie w ślady swojego kolegi z drużyny. Tak, tak samo jak Wiktor Przyjemski, a więc pierwsze pole, kask czerwony. Poprosimy kolejnego, tym będzie zawodnik, który zajął miejsce trzecie, a mianowicie Wojciech Pfeiffer. Z numerem 6 Wojciech Pfeiffer, on wybiera niebieskie pole startowe. W niebieskim kasku Wojciech Pfeiffer, pora na turniejową piątkę, czyli Sebastiana Proszcza, Zerbek Rybnik. Dalej Sebastian Borszcz. Biały czy żółty, wybór jest już niewielki, ale jeszcze jest. On wybierze pole numer 3, kask biały. Wydawało się, że to największy pechowiec dzisiejszych zawodów. Ja nawet zaryzykowałem tezę, że może już w tych zawodach nie wystąpić po tym pierwszym upadku w drugim biegu. No ale wstał, podniósł się, dobrze się zaprezentował, no i pojedzie w półfinale. No a miejsce tuż pod bandą zostało zarezerwowane dla Pawła Trześniewskiego z numerem 8. On nie miał żadnego
pola manewru, a więc znamy już obsadę tych dwóch półfinałów. Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na to, aż zawodnicy wyjadą na tor. No oczywiście nie odkryję Ameryki, jak powiem, że faworytami do triumfu w tym memoriale, w tym mini turnieju pamięci Andrzeja Skulskiego są oczywiście Bydgoszczania, więc ci, którzy najlepiej spisali się w rundzie zasadniczej, Wiktor Przyjemski i Krzysztof Lewandowski. Tu nawet nie chodzi o ich zdobycz punktową, ale także o ich postawę na torze. O to, jak, zwłaszcza mam tu na myśli Wiktora Przyjemskiego, jak ten zawodnik prezentował swoją sylwetkę na motocyklu. Bardzo płynna, mądra jazda tego zawodnika. I chociażby z tego powodu można upatrywać w nim faworyta. Wielu zawodników dzisiaj zaprezentowało taką chwiejną formę. Nawet jeżeli na swoim koncie mają dużo punktów, to jednak można było tam zauważyć taką dużą niepewność, takie dosyć niechlujne wejścia w łuk. Oni się oczywiście uczą, oni po to tutaj startują, żeby zbierać szlify, no ale na tle całej tej stawki, która za chwilę zaprezentuje się na torze, Wiktor Przyjemski na pewno tutaj robi bardzo duże wrażenie. No i ta jego postawa na torze też przekłada się w wynik. Komplet 15 punktów. Proszę Państwa, przypomnę Państwu jeszcze na spokojnie obsadę tych wszystkich dwóch właściwie wyścigów. Zobaczymy, czy przełoży swoją dyspozycję z rundy zasadniczej także na ten turniej memoriałowy, na ten pierwszy półfinał. No i czy awansuje do finału, to się okaże. Pierwszego półfinału tego naszego trzybiegowego mini turnieju. Natomiast w drugim półfinale w czerwonym kasku Bydgoszczanin Krzysztof Lewandowski, w niebieskim reprezentant Wawrowa, czyli Wojciech Pfeiffer, no i dwóch rybniczan w kasku białym Sebastian Borszcz i w żółtym kasku. Za chwilę zawodnicy już wyjadą na tor, już podprowadzające gotowe ze swoimi parasolami. Pierwszego z tych półfinałów, przypomnę, Wiktor Przyjemski. Wiktor Przyjemski, kask czerwony, Jacek Pfeiffer, kask niebieski, kask biały, Bartosz Tyburski i kask żółty to Borys Kopeć-Sobczyński. Tak wygląda obsada pierwszego półfinału. Półfinał numer dwa w kasku czerwonym to Krzysztof Lewandowski, kask niebieski Wojciech Pfeiffer, kask biały Sebastian Borszcz i w kasku żółtym najbliżej bandy pojedzie Paweł Trześniewski. Tak wygląda obsada tych dwóch półfinałów, a więc tutaj już emocje naprawdę mogą być duże, no bo jadą ci najlepsi, ta czołowa ósemka, no i co ważne, wszystkie te biegi będą w czteroosobowej obsadzie. W tych 20 biegach, w tych 20 minionych gonitwach bywało z tym różnie. Zawodnicy startowali spod taśmy w dwójkę, w trójkę. Niektóre z tych biegów były naprawdę ciekawe, no ale teraz można powiedzieć creme de la creme czeka tutaj kibiców, bowiem przed rybnicką publicznością zaprezentują się ci najlepsi. Najlepsza ósemka po 20 biegach, a faworytem myślę, że wystarczy spojrzeć na grafikę, Wiktor Przyjemski. 5 biegów, 5 zwycięstw, 15 punktów. No ale nie można tutaj też odbierać szans innym. Jacek Pfeiffer, Bartosz Tyburski i Borys Kopeć-Sobczyński. Już zapachniało metanolem, spalonym metanolem. Taśma w górę. No i kto najlepiej ze startu? Wiktor Przyjemski, a więc nie udało się tutaj Pfeifferowi założyć swojego rywala. Przypomnę, że do finału awans uzyska dwójka najlepszych zawodników, a więc niekoniecznie tutaj trzeba gonić prowadzącego, a jest nim Wiktor Przyjemski. Na drugim miejscu w tym momencie jedzie Pfeiffer. No i jeżeli on dowiezie dwa oczka, no to także zamelduje się w finale Jacek Pfeiffer na miejscu drugim. Na miejscu trzecim Borys Kopeć-Sobczyński. No ale on już traci dosyć sporo do tej prowadzącej dwójki, no i już zrezygnowany, można powiedzieć, Bartosz Tyburski. On tylko pro forma dojedzie do mety. Mamy pierwszą dwójkę finalistów, a więc bez niespodzianki. Wiktor Przyjemski oraz Jacek Pfeiffer, ci dwaj, którzy tutaj zdobyli najwięcej punktów i mieli prawo jako pierwsi wybierać pola startowe, awansują do finału.
Za chwilę przekonamy się, kto dołączy do tej dwójki. Wiktor Przyjemski kontynuuje serię zwycięstw. Niczym Jason Crump, Tony Rickardson, czy Nicky Patterson, czy chociażby Tomasz Golob w dawnych latach w cyklu Grand Prix zdobywali komplety punktów i w cugach wygrywali poszczególne rundy. Tak teraz Wiktor Przyjemski z Polonii Bydgoszczy z udziałem dwóch rybniczan. Prezentuje się znakomicie. Oczywiście zachowując pewne proporcje. Czerwony Krzysztof Lewandowski. No i trzymamy kciuki. Już może czekać na wybór pola startowego w finale. Myślę, że tutaj nie będzie kombinował i także wybierze pole numer 1. No ale przed nami półfinał numer 2. Na ekranach jeszcze widzimy powtórkę tego pierwszego półfinału. No ale to, co działo się na starcie, tak naprawdę zostało sfinalizowane na linii mety. Pewne zwycięstwo Przyjemskiego tuż za nim Jacek Pfeiffer. No i drugi półfinał przed nami. Czekamy jeszcze tutaj na jednego zawodnika z numerem 6, no Wojciech Pfeiffer. Czekamy, aż dojedzie do mety. Tutaj także faworyt jest, można powiedzieć, wykrystalizowany w kasku czerwonym. Krzysztof Lewandowski, który do tej pory uznał wyższość jednego zawodnika, swojego kolegi z drużyny, Wiktora Przyjemskiego. Dalej Wojciech Pfeiffer, Sebastian Borszcz i Paweł Trześniewski. No, Sebastian Borszcz naprawdę ma bardzo dobrą drugą część zawodów. Dwa ostatnie biegi wygrał, więc kto wie, może on także tutaj zamelduje się w finale. Oj, nie wytrzymał presji. Zawodnik z numerem 8, Paweł Trześniewski. Można powiedzieć, że chciał zaryzykować. No, to są te emocje, proszę Państwa. Tutaj nie ma żartów, tutaj nie ma z czego się śmiać, mimo że to jest mini żużel, to jednak dla tych młodych zawodników to są naprawdę bardzo nerwowe chwile. Już kilkukrotnie o tym wspominałem w trakcie naszej transmisji, że ci zawodnicy tutaj uczą się tego żużla, tego profesjonalnego żużla. Te kamery telewizyjne, ci kibice na trybunach. Ta cała otoczka związana z rangą tego wydarzenia powoduje, że ci zawodnicy no, przeżywają to na swój sposób. No i widzieliśmy przed chwilą tego skutek. Paweł Trześniewski nie wytrzymał. I tak jak najlepsi żużlowcy świata często dotykają albo zrywają wręcz taśmę w takich newralgicznych momentach w różnych zawodach, czy to cyklu Grand Prix, czy innej rangi. Na tym najwyższym światowym poziomie. Tak tutaj Paweł Trześniewski nie wytrzymał. Często spotykana sytuacja w żużlu i jak widzimy w mini żużlu także. Ale organizatorzy są tutaj przygotowani. Za chwilę będzie nowa taśma założona. No ale pojedziemy w trzyosobowej obsadzie. Już bez Pawła Trześniewskiego, reprezentanta MKMŻ Rybki Rybnik. Skupienie na twarzy. Jeszcze konsultacje, jeszcze tutaj jakaś wymiana zdań. Widzimy teraz Krzysztofa Lewandowskiego. No, czy pójdzie w ślady swojego kolegi Wiktora Przyjemskiego, który także z pierwszego pola, z kasku czerwonego, w kasku czerwonym, dojechał pewnie do linii mety. No, jeżeli Krzysztof Lewandowski awansuje do finału, będzie miał okazję zrewanżować się Wiktorowi za to, że przegrał z nim rywalizację w gonitwie numer 15, o ile pamiętam. Także będziemy świadkami drugiego akordu tej rywalizacji Przyjemski, Lewandowski, no ale ten drugi musi jeszcze dopiąć swego w półfinale i awansować. Ma ułatwione zadanie, no bo trzyosobowy skład tego drugiego półfinału już bez Pawła Trześniewskiego, który zerwał taśmę. No ale jeszcze po prawej stronie Krzysztof Lewandowski będzie miał dwóch przeciwników. Czekamy, cały czas czekamy, jeszcze tutaj sędzia testuje maszynę startową. Ale wydaje się, że wszystko działa, wszystko jest w porządku, a więc za chwilę żużlowcy powinni podjechać pod taśmę. Specjalnie powiedziałem żużlowcy,
Udało się rozwiązać. Bo myślę, że sami zainteresowani też wolą, jak się na nich tak mówi. Chociaż to jeszcze nie żużel, to jest jeszcze mini żużel. No ale jak wiemy, od mini żużla do żużla droga jest niedaleka. Aczkolwiek niewielu zawodników potrafi przebić się w tym dorosłym speedwayu. Czarny sport jest jednak wymagający i ci, którzy często brylują w tych niższych kategoriach wiekowych, już gdzieś tam giną w cudzysłowie na dalszym etapie swoich karier. Niektórzy tak naprawdę jeszcze nie zdążą rozpocząć swoich karier, a już muszą je kończyć. Poświęconego pamięci nieodżałowanego prezesa i twórcy Ryga. Także jest to na pewno ciężki sport, ale jeżeli się wygrywa, jeżeli się notuje dobre wyniki, no to ten sukces smakuje podwójnie. No a ci żużlowcy, którzy stoją teraz przed taśmą, stają przed szansą jednego ze swoich pierwszych triumfów tak naprawdę w swojej przygodzie z mini żużlem. Lewandowski, Pfeiffer i Borscht. Lewandowski, no i przegrał ten start. No i czyżby zabrakło tego zawodnika w finale, jeszcze walczy o drugą pozycję. No zobaczymy, jak teraz spisze się na dystansie ten zawodnik, no bo za chwilę może zabraknąć go w finale, co byłoby niespodzianką, ale już wyprzedził swojego rywala Sebastiana Borschta, który teraz daleko z tyłu, a więc przez chwilę mieliśmy niespodziankę. Krzysztof Lewandowski dał się założyć swojemu rywalowi, Wojciechowi Pfeifferowi, który zmierza do linii mety po 3 punkty. A więc drugi raz w tym turnieju Krzysztof Lewandowski będzie musiał oglądać plecy rywala. Wcześniej przegrał z Wiktorem Przyjemskim, a teraz lepszy od niego okazał się z numerem 6 na plastronie Wojciech Pfeiffer, co nie zmienia faktu, że Krzysztof Lewandowski u jego boku zamelduje się w finale, a więc znamy już stawkę finału memoriału Andrzeja Skulskiego. Na drugim miejscu, w tym czteroosobowym gronie zaprezentuje się dwójka Polonii Bydgoszcz, która wygrała rundę zasadniczą. Nie dający już niestety awansu. Widzimy podsumowanie. Wojciech Pfeiffer 3 punkty, Krzysztof Lewandowski 2 oczka, Sebastian Borscht 1 punkt, no ale on w tym finale nie pojedzie. No i Paweł Trześniewski wykluczony za dotknięcie taśmy. Więc dwójka przedstawicieli Rybek, Rybnik niestety, patrząc oczywiście z perspektywy gospodarzy, nie zamelduje się w finale. Będzie za to dwójka przedstawicieli Polonii Bydgoszcz. No i zobaczymy, czy między sobą rozstrzygną losy pierwszego miejsca. Tutaj Wiktor Przyjemski oczywiście będzie faworytem. Krzysztof Lewandowski, no ale tutaj Wojciech Pfeiffer pokazał w tym biegu, widzimy teraz powtórkę, że może zaskoczyć w finale. Jeżeli wygra start, to jest w stanie poradzić sobie z innymi zawodnikami. Także finał zapowiada się naprawdę frapująco. Widzimy jeszcze raz moment startowy. Tutaj bezapelacyjnie najlepszy na tym dojeździe do krawężnika Wojciech Pfeiffer założył swojego rywala Krzysztofa Lewandowskiego, który spadł na trzecie miejsce. Przez moment mogło się wydawać, że zabraknie tego zawodnika w finale, no ale on na dystansie dosyć szybko poradził sobie z Sebastianem Borszczem i w ostateczności zamelduje się w tym decydującym biegu. Natomiast już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Państwa na jutrzejszy. Za chwilę przekonamy się, z jakich pól startowych pojadą poszczególni zawodnicy. Zawody rozgrywane w zupełnie innej formule, również bardzo ciekawe. Z tego, co widzę, już wychodzą na tor bohaterowie dzisiejszych zawodów. Ta najlepsza czwórka na czele, Wiktor Przyjemski. No, czy będzie na czele także po tym biegu finałowym, to się okaże. Zobaczymy, czy będą jakieś konsultacje, czy były jakieś konsultacje ze swoimi opiekunami, ze swoim trenerem, w tym przypadku z Jackiem Woźniakiem, czy jednak Wiktor Przyjemski, mimo że jest niedoświadczony, mimo że to jest mini żużel, mimo że to jest dopiero początek tak naprawdę tego sezonu mini żużlowego i dla tych zawodników to są wciąż jedne z pierwszych zawodów w ogóle w życiu, to jednak to będzie autonomiczna decyzja. Zobaczymy, Wiktor Przyjemski, no, zastanawia się. W półfinale wybrał pierwsze pole. No i jeżeli będzie konsekwentny, to także wybierze miejsce najbliżej krawężnika w finale. No i właśnie teraz się zastanawia jak najdłużej. To też są emocje, to też jest taka limit czasu na wybór pola gra psychologiczna.
Nie no, żartuję oczywiście. Mają chłopcy znacznie mniej czasu. Ci zawodnicy faktycznie, no wyobrażam sobie, co mogą czuć. Oni faktycznie mogą wczuć się w rolę tych najlepszych żużlowców na świecie, rodem z Grand Prix czy z PGA Ekstraligi. Obserwuję ich zachowanie, obserwuję ich analizę tutaj pól startowych, no to naprawdę wygląda to bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie. Kask niebieski, Wojciech Pfeiffer. Czas teraz na drugiego reprezentanta Polonii Bydgoszcz, a więc Krzysztof Lewandowski. On chyba wybierze pole numer 4, tak też się stało. A więc Przyjemski, Lewandowski, dwójka najlepszych zawodników w tym turnieju, w tych dzisiejszych zmaganiach. Dwójka z Polonii Bydgoszcz na skrajnych polach. Będzie ciekawie. No i kask biały, trzecie pole. Pozostało już dla jednego zawodnika, który tutaj jeszcze pracuje, aby sobie wykopać odpowiednią kolejnę, żeby jak najlepiej wystartować. Jacek Pfeiffer. No to będziemy mieć wewnętrzną rywalizację. Polonia Bydgoszcz kontra Just Fine GUKS Speedway Wawrów. Oczywiście tutaj nie ma mowy o drużynowej rywalizacji. Tutaj każdy jedzie po swoje. Tutaj każdy będzie chciał jak najlepiej zaprezentować się i raczej nie będzie oglądał się za plecy, aby patrzeć na swojego rywala. No ale będziemy świadkami rywalizacji przedstawicieli dwóch klubów. Polonia Bydgoszcz kontra Speedway Wawrów. Równania toru raczej nie będzie. Nie będzie chyba tak, że wyjeżdżała polewaczka na tor, z tego co tutaj widzę na moim stanowisku komentatorskim. Także za chwilę zawodnicy powinni już zameldować się pod taśmą, aby odjechać ten ostatni, najważniejszy, decydujący bieg tych zawodów. Ja jeszcze zachęcam Państwa, aby po ostatnim biegu pozostać z naszą transmisją, bowiem jeszcze postaramy się porozmawiać z bohaterami dzisiejszych zawodów. Zobaczymy, kogo uda się tutaj zaprosić do mojego stanowiska komentatorskiego, aby podzielił się opinią dotyczącą dzisiejszych zawodów. Także zachęcam tych wszystkich z Państwa, którzy oglądają te relacje na Submar TV, aby jeszcze po ostatnim biegu nie wyłączać tej relacji, bowiem jeszcze będziemy zbierać opinie bohaterów dzisiejszych zawodów. A kto będzie tym najważniejszym bohaterem? Tym, który stanie tutaj na tym najwyższym stopniu podium. Widzimy, być może Państwo za chwilę też to zauważą, takie prowizoryczne, może nie do końca prowizoryczne podium z szampanami. Było, nie było. Szampany oczywiście muszą być, nawet jeżeli to jest mini żużel, nawet jeżeli to są zawodnicy niepełnoletni. Oczywiście szampany bezalkoholowe. Myślę, że przy najbliższej okazji będzie okazja, będzie szansa, aby przy koronacji przede wszystkim zwrócić na to uwagę. No ale tradycja zobowiązuje, żeby szampany muszą być. Że najlepsza trójka tutaj za chwilę po tym finału wybiegu będzie mogła te szampany otworzyć, niczym żużlowcy startujący w Grand Prix. No i mamy finał. Czy to będzie też finał godny seniorskiej rywalizacji? No to przekonamy się za kilkadziesiąt sekund tak naprawdę, bo już zawodnicy wyjechali na tor. Wiktor Przyjemski w kasku czerwonym. On jako ostatni wyjeżdża na tor. On też najdłużej zastanawiał się nad wyborem pola startowego. Na ile tutaj była to taka gra psychologiczna, a na ile faktycznie miał mętlik w głowie, czy wybrać znowu pierwsze pole, tak jak w półfinale. No zobaczymy post factum tak naprawdę, czy zrobił dobrze. Niekoniecznie moment startowy może tutaj decydować. Tutaj już jest najlepsza czwórka, więc na torze, na dystansie może dziać się wiele. Wiktor Przyjemski, niepokonany. Dalej Wojciech Pfeiffer, Jacek Pfeiffer i
Krzysztof Lewandowski. Na skrajnych polach zawodnicy Polonii Bydgoszcz. Na tych środkowych, na drugim i na trzecim zawodnicy Speedway Wawrów. To już jest wielki finał Memoriału Andrzeja Skuckiego. Pierwsza runda indywidualnych mistrzostw Polski na mini żużlu. I jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze sędzia Jerzy Najwer tutaj się czegoś dopatrzył. Zawodnicy już tutaj spalili, można powiedzieć, sprzęgło. Ale taśma nie poszła w górę, coś się stało. Chyba jednemu z zawodników posłuszeństwa odmówiła maszyna. A jest to konkretnie Krzysztof Lewandowski. Sędzia chyba się tego dopatrzył. No i pozwolił, tak mi się wydaje, że pozwoli temu zawodnikowi, a może jednak będzie wykluczony. Chyba jednak będzie wykluczony. Myślałem przez chwilę, że tutaj za chwilę Lewandowski wróci, że sędzia okaże się życzliwy, ale tak się nie stało. To już jest, było, nie było wielki finał, więc trzyosobowa obsada. Na pewno szkoda Krzysztofa Lewandowskiego. Można mu współczuć, bo to przecież wielki finał. A miał naprawdę realne szanse, żeby stanąć na podium, żeby nawet wygrać ten bieg. Mogę sobie wyobrazić, że no, przeżywa spory dramat Krzysztof Lewandowski. No ale trudno, jedziemy dalej. Wielki finał, taśma w górę i kto okaże się najlepszy? Chyba Wiktor Przyjemski, ale jeszcze jest tam ciasno. Po obu stronach ma dwóch fajferów. Jeden to Wojciech, drugi to Jacek, no ale Przyjemski udowadnia. Teraz proszę, jak z jaką swobodą obejrzał się za plecy, żeby spojrzeć, gdzie są jego rywale. Naprawdę bardzo podoba mi się postawa tego zawodnika. Podoba mi się jego sylwetka też na motocyklu. Jeszcze raz widzimy, że się obraca. Tutaj kontroluje przebieg wydarzeń, jedzie płynnie. Oczywiście nie chcę tutaj zbyt wcześnie go chwalić, bo jeszcze jedno okrążenie. Wiktor Przyjemski, chyba nikt mu nie zabierze tego pierwszego miejsca. Bezapelacyjnie najlepszy. Nie wiem, kto jest jego żużlowym idolem, ale no, myślę, że zaprezentował się tutaj godnie. Wiktor Przyjemski z kompletem punktów, z kompletem 21 punktów w 7 startach, 7 zwycięstw. To na pewno musi robić wrażenie. Wiktor Przyjemski z BTŻ Polonii Bydgoszcz okazuje się najlepszy w dzisiejszych zmaganiach, zarówno po 20 biegach, jak i w tej dodatkowej rywalizacji, w tym takim mini turnieju pamięci Andrzeja Skuckiego. Także bezapelacyjny, widzimy jego radość. Jeden z pierwszych sukcesów na pewno w tej takiej mini żużlowej karierze Wiktora Przyjemskiego. Jest to pierwsza tak naprawdę impreza mini żużlowa w tym sezonie. Widzimy klasyfikację. Drugie miejsce Jacek Pfeiffer, trzecie Wojciech Pfeiffer, a więc dwójka zawodników ze Speedway Wawrów. No i ten największy pechowiec zdecydowanie Krzysztof Lewandowski. Myślę, że gdyby wystartował, byłby naprawdę, no miałby na pewno szansę, aby tutaj powalczyć o podium. Będzie musiał pogodzić się z taką, no, najgorszą, tak się mówi przynajmniej, najgorszą pozycją dla sportowca tuż za podium, a więc no, obejdzie się smakiem, dosłownie i w przenośni, jeśli chodzi o te szampany na podium. Za chwilę koronacja, za chwilę ta najlepsza trójka zaprezentuje nam się jeszcze raz, już bez motocykli, już bez kasków. Wyjdą tutaj na środek, aby stanąć na tym najwyższym stopniu podium. Tak jak przed chwilą powiedziałem, to jest pierwsza impreza mini żużlowa w tym roku w Polsce. Więc tym bardziej ci, którzy staną na podium, mogą się cieszyć. A najbardziej Wiktor Przyjemski. No i Jacek Woźniak, którego przed chwilą też widzieliśmy na ekranach. No bo jego dwójka podopiecznych awansowała do finału, a jeden z nich z kompletem punktów wygrywa te zawody. Myślę, że będziemy uważnie śledzić karierę Wiktora Przyjemskiego, śledzić jego dalsze poczynania, no bo jeżeli tak dalej będzie prezentował się w kolejnych rundach, no to kto wie, warto to nazwisko zapamiętać. To jest pierwsza z 11 rund indywidualnych mistrzostw Polski na mini żużlu. Oglądamy powtórki, z jaką łatwością widzimy tutaj Wiktor Przyjemski dojechał do tej linii mety. Jeszcze tam kilkukrotnie w trakcie biegu oglądał się za plecy, żeby spojrzeć, gdzie są jego rywale. Widzimy teraz radość. No taką radość oglądamy często w trakcie zawodów Speedway Grand Prix, kiedy to ci najlepsi żużlowcy na świecie triumfują i się cieszą.
A tutaj chyba coś w stylu Kacpra Woryny, o ile się nie mylę. Taka radość. Więc być może to właśnie Kacper Woryna jest idolem Wiktora Przyjemskiego. Kto wie, może się dowiemy, na kim wzoruje się ten zawodnik z PTŻT Polonii Bydgoszcz. Cały czas czekamy na koronację, na uhonorowanie tych najlepszych. Tak jak wcześniej już wspomniałem, zachęcam Państwa do pozostania jeszcze z naszą relacją. Mimo że już zawody dobiegły końca, to jeszcze postaramy się tutaj porozmawiać. Jeżeli oczywiście będzie to możliwe, zebrać opinię z tego udanego turnieju. Myślę, że organizatorzy mogą być tutaj zadowoleni. Dopisała pogoda, to też jest ważne. Dopisała frekwencja na trybunach. Speaker teraz wywołuje tych trzech najlepszych zawodników. Dopisała, myślę, też nasza relacja, nasza transmisja, bo też były obawy ze względu na anomalia pogodowe, które tutaj przeszły nad Rybnikiem niedawno. Burza nad Rybnikiem. Były obawy, że tutaj nadajniki odmówią posłuszeństwa i ta nasza transmisja odbędzie się w nieco gorszej jakości. Tak się jednak nie stało. Wszystko dopisało, można powiedzieć. No, przed chwilą dostałem informację od wydawcy, że jednak z tą jakością nie jest tak dobrze, jak mnie się tutaj wydaje, za co oczywiście Państwa przepraszamy, no ale to też jest nie nasza wina. Anomalia pogodowa, o których przed chwilą wspomniałem, też zrobiły swoje, burza. Ważne, że tej burzy nie było dzisiaj. Już chyba Wiktor Przyjemski, o ile się nie mylę, idzie na podium. Jeden z nich jest Antoni Szymi, który w tej chwili jest już na murawie. Za chwilę będzie wręczać nagrodę tym młodym chłopcom, którzy tak świetnie spisali się w dzisiejszych zmaganiach. No myślę, że dla tych żużlowców warto było tutaj przyjechać. Daleka podróż z Bydgoszczy do Rybnika. W przypadku oczywiście Wiktora Przyjemskiego warto było przyjechać, warto trenować, warto ciężko pracować, żeby potem właśnie zbierać takie laury. Oczywiście to jest mini żużel, ale to jest zalążek do dalszej kariery i takie sukcesy jak te, i to jeszcze z kompletem punktów, na dodatek uwiecznione w kamerach Submar TV, więc Wiktor Przyjemski, myślę, że jak sobie wróci do domu albo jeszcze w drodze powrotnej, będzie mógł sobie odtworzyć te relacje i zobaczyć z perspektywy naszych kamer, jak świetnie prezentował się na tym torze, więc to też jest taka wartość dodana, że ta nasza transmisja no, spowodowała, że niektórzy żużlowcy, którzy tutaj dobrze się spisali, będą mogli sobie na pamiątkę te transmisje zachować, a na pewno zrobi to Wiktor Przyjemski, który na długo zapamięta ten swój występ, no bo wygrać zawody to jedno, ale wygrać z kompletem 21 punktów, 5 zwycięstw w rundzie zasadniczej, zwycięstwo w półfinale, zwycięstwo w finale, no to na pewno gdzieś tam pozostanie mu w głowie na jeszcze długi, długi okres czasu. A jeszcze ta koronacja dodatkowo myślę, że utwierdzi go w przekonaniu, że warto dalej trenować, warto dalej uprawiać tę dyscyplinę sportu, aby za kilka lat w ten sam sposób świętować, ale już w tym dorosłym speedwayu, w turniejach rangi Mistrzostw Polski, ale już w seniorskim wydaniu. Tego na pewno możemy życzyć nie tylko Wiktorowi Przyjemskiemu, ale wszystkim innym uczestnikom tych zawodów. Rozpocznijmy od miejsca trzeciego. No i zaczynamy koronację. Wychowanek speedwaya Wawrów, Wojciech Pfeiffer. Miejsce trzecie. Wojciech Pfeiffer, miejsce trzecie. Just Fun GUKS Speedway Wawrów. Nagrodę wręczy mu Dariusz Przeliosz. Ja myślę, że jest na tyle wysoki, że mimo że stanął na trzecim miejscu podium, to wcale nie będzie niżej usytuowany niż triumfator Wiktor Przyjemski. Wojciech Pfeiffer, miejsce numer 3 na podium.
A ja już na naszym stanowisku komentatorskim witam, no nie byle kogo, legendę można powiedzieć Speedwaya w naszym kraju, trener Jan Zombik. Za chwilę będzie tutaj przepytywany przeze mnie na pewno moje takie pierwsze podstawowe pytanie. Trenerze, no jak się podobało, bo chyba było fajnie. Ten drugi bieg troszeczkę tutaj zamarliśmy, kiedy upadł na tor Sebastian Borszcz. Wydawało się, że nie będzie dysponowany, ale wstał. Podniósł się, no i zawody myślę, że udane. Na pewno tak, bo szczerze mówiąc ten tor po tych zimowych tych, był troszeczkę, no tak jaki był, ale po takim równaniu i tam konserwacji go udało się doprowadzić, że te zawody odbyły się i fajne, dużo biegów było ciekawych, a to pierwsze zawody, dlatego następne będą jeszcze lepsze. Zaskoczyła pana tak świetna dyspozycja Wiktora Przyjemskiego, 21 punktów, to się rzadko zdarza. On praktycznie od ubiegłego roku już dobrze jeździł, a teraz no, jest kadrowiczem, to musi się starać, żeby pojechać w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Nie? Czyli bydgoszczanie mogą mieć nadzieję, że za chwilę będzie kolejny świetny wychowanek nad Brdą. No tak, tylko żeby został w Bydgoszczy, a nie na zewnątrz nie poszedł, nie, no, bo to jest najważniejsze. Tak samo czy w Bydgoszczy, w Toruniu, czy w Grudziądzu, po prostu... Zaczęło tam się coś dziać, no tylko mówimy o mini żużlu, nie? A teraz ci chłopacy przejdą do dorosłego żużla, no i niech zostaną w swoich klubach i wtedy będzie efekt tego, nie? Szkolenia, nie? No właśnie, ten przeskok z mini żużla do dorosłego żużla, pana zdaniem jako fachowca, jak bardzo jest duży, bo w mini żużlu można osiągać fajne rezultaty, ale... No, tak, tylko że później no, przejście ze 120, z 50 na 80, 125, 250, no i 500, nie? A we wszystkich kategoriach jest dużo meczy, dużo ścigania. No i jak urosną, nabiorą już tej właściwej no, techniki jazdy, wtedy nie ma upadków, nie ma kontuzji, nie ma tego, no bo szczerze mówiąc ci chłopacy już dużo umieją. Na tym etapie szkolenia myślę ważne jest też nie wywoływać presji u tych zawodników, bo oni sami się nakręcają, chociażby tutaj, gdzie jest dużo kibiców, gdzie są kamery telewizyjne. Dla nich to są niesamowite przeżycia i ważne, żeby w parku maszyn tam gdzieś w kuluarach ich tonować. No na pewno, ale to troszeczkę wywierają praktycznie rodzice więcej wpływu na presję tych chłopaczków jak oni sami, nie? Ale no, po rozmowach tam udaje się po prostu to oddzielić rodziców od, zostawić danych chłopaków z trenerem, nie? Czy tam kierownikiem, żeby oni to czuli, że no prawidłowo się to wszystko odbywa, że nie mama chce tak, tata chce tak, a on jeszcze inaczej, nie? Dlatego to musi być wszystko poukładane i praktycznie no, trener jest od tego, żeby trenował i przede wszystkim przekazywał tam im te najlepsze wiadomości sportowe, nie? Ale myślę, że z drugiej strony to jest fajne, że ci zawodnicy mogą już na tym etapie wieku uczyć się tego profesjonalnego żużla, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, kamery telewizyjne, dużo kibiców, ta cała otoczka, to ten wybór pól startowych, jak obserwowaliśmy tutaj, no prawie jak w Grand Prix. No, oni podpatrują no, tych najlepszych, nie? No i to chcą przenosić, o teraz jak ten mały smyk z Bydgoszczy kopie sobie tam rowek, ale jeszcze zapomnij. Sam może nie wie, co to jeszcze znaczy, ale widzi i podpatruje i naśladuje. No dokładnie. No a w przyszłości może rzeczywiście jest taki ten następny Przyjemski, Lewandowski, paru innych będzie jeździło w dużym żużlu, nie? To jeszcze na koniec zapytam o Toruń, czyli o drużynę no, najbliższa pana sercu. Dwóch przedstawicieli dzisiaj ekipy z toruńskiej, Borys Kopec-Sobczyński oraz Kacper Markowski. Markowski, on właśnie przeszedł z mini już do dużego żużla, do KS Toruń, nie? Także następni, bo ci teraz to są w tych pokazowych Czmut, Duchiński, czy tam Słomski, nie? To już na drugi rok już będą mieli 10 lat, już będą mogli się
ścigać w tych, zawodach, co teraz były, nie? Ale tak, trzeba, no musi pokolenie rosnąć i mamy też takich 12, 13, 14-latków, żeby to tak po kolei wchodziło do zespołu, nie? Z numerem drugim, dobrze już chyba znanym w Legniku, to runianin Nikodem Czmut. Tyle trener Jan Zombie, któremu dziękujemy numerem czwartym, za kolejny torunianin Mikołaj Duchiński. Za rozmowę, tak jak trener wspomniał tutaj, no, ważne jest, aby nie wywoływać presji na tych zawodnikach. Liczy się przede wszystkim to, aby ci zawodnicy cieszyli się z jazdy, a sukcesy same przyjdą. Trenerowi Zombikowi dziękujemy, a na moim stanowisku komentatorskim zasiada, no nie byle kto, bo mógłbym pół żartem powiedzieć, że Jason Kram, że Nicky Petersen, że Tomasz Golob, mini żużla, czyli Wiktor Przyjemski, komplet punktów, cześć Wiktor. No to takie pierwsze pytanie, zmęczony po tym turnieju, odczułeś ten gorąc? Tak, bardzo, było bardzo ciepło. No ale tam w parku maszyn miałeś wsparcie chyba swoich rodziców, opiekuna, tak? Tak, tak. Powiedz mi, no 21 punktów zdobyłeś, no to jest coś niesamowitego, dociera to do ciebie, że byłeś dzisiaj niepokonany? Jeszcze raz można, bo nie zdobyłeś 21 punktów, wygrałeś wszystkie biegi, więc no jak się z tym czujesz, dociera to do ciebie? No, bardzo dobrze. Chciałam podziękować bardzo sponsorom i rodzicom, bez których by tego w ogóle nie było. Powiedz mi, jak długo już ścigasz się na żużlu? 4 lata. 4 lata. No i kto jest takim twoim żużlowym idolem? Kogo naśladujesz, oglądając mecze? Patryka Dudka. Patryka Dudka, no właśnie. No i też taka naśladujesz też chyba jego ruchy, bo widziałem, jak tam wygrałeś bieg finałowy, że ta sama gestykulacja, więc no, widać, że idziesz w jego ślady. No dzisiaj wysyłasz wyraźny sygnał, że te twoje treningi no, nie idą na marne, że idziesz w jego kierunku. Tak, dokładnie. Chciałbym jeździć w przyszłości tak jak on. Powiedz mi, jak byś ocenił dzisiaj te całe zawody, jeśli chodzi o taką otoczkę? No bo dla was, tych młodych żużlowców, to też jest fajne przeżycie, że możecie startować przy takich kibicach, przy takiej atmosferze. Była też transmisja telewizyjna, sam teraz udzielasz wywiadu. To chyba pierwszy twój wywiad w życiu, tak? Czy już miałeś jakąś okazję? Nie, no już miałam okazję. Tak? No to chyba już nie czujesz stresu teraz, jak nie. Możesz się zobaczyć tutaj w ekranie. Jak w ogóle podchodzisz do tego, jeśli chodzi o tą całą otoczkę? Stresujesz się, jak widzisz na przykład kamerę kibiców, czy jak zakładasz kask, to już o tym nie myślisz? Nie, raczej staram się o tym nie myśleć. Czyli co teraz? Kolejne zawody, prawda, i będziesz dalej chciał wygrywać, prawda, te kolejne rundy, bo to była dopiero pierwsza runda. Tak, dokładnie. Następna runda jest w Bydgoszczy. Zapraszamy wszystkich kibiców i żeby było jak najlepiej. A na dzisiejszym torze fajnie się ścigało, tak? Dzisiaj nie było jakichś problemów. Tor wszystko fajnie. Znaczy trochę kolejna była, ale dało się ją przejechać. A jeszcze mi powiedz, jakim sprzętem dysponujesz. To jest tak, że masz jeden motocykl, czy jeszcze czujesz, czy masz jeszcze wsparcie z klubu? Klub cię zaopatrza jeszcze? Tak, zaopatrzę. Mam dzisiaj na zawodach 2 motory, jeszcze 2 silniki w domu stoją. Czyli stawiasz na taki profesjonalny żużel i chcesz dalej w tej dyscyplinie zajść daleko, chcesz być profesjonalnym żużlowcem, tak? Tak, tak. No dzisiaj pokazałeś się klasę, już nie chcę cię tutaj więcej męczyć, czeka cię też podróż, ale szczęśliwa do domu, także możesz świętować. Dzięki jeszcze raz za to, że tutaj przyszedłeś. I no, triumfator dzisiejszego turnieju, Wiktor Przyjemski, BTŻ Polonia Bydgoszcz. To właśnie ten zawodnik dzisiaj okazał się. Najlepszy w dzisiejszych zawodach. Zasmakowałeś tam tego szampana? Jeszcze cię dopytam, bo widziałem, że tam szampany przygotowane. Nie chcieliśmy się lać, bo jutro zawody kolejne, także. Ale zostajecie w Rybniku, tak? Tak, dokładnie. Aha, no właśnie, bo ja już powiedziałem, że wracasz do Bydgoszczy, czyli zostajesz, czyli jeszcze masz szansę jutro coś wygrać. Tak.
Dobra, już cię nie męczę. Tyle Wiktor Przyjemski, trochę zestresowany, może trochę zmęczony. My już będziemy powoli kończyć naszą relację, naszą transmisję. Myślę, że udaną. Było ciekawie, było emocjonująco. Pierwsza runda indywidualnych mistrzostw Polski na mini żużlu w klasie 80-125 cm sześciennych już za nami. Ja dziękuję Państwu za uwagę, Krystian Natoński, no i zachęcam do kolejnych relacji na antenie Submar TV. Nastroje ich w ich głowach. Polski na mini żużlu, Chwałowice, Chodnicy. No miejmy nadzieję do pasku w kasku żółtym na Wojciecha. Transmisję oglądają Państwo dzięki miastu Rybnik. Wspieramy rybnicki sport. Relacje oglądają Państwo dzięki firmie Autopokrowce EU z Pruszcza Gdańskiego. Autopokrowce EU. Luksusowe wnętrze uszyte na miarę. Pomagamy zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Autopokrowce EU to czyste i zadbane auto.